Czekajcie, zasunę, no i dobra, transmisja ruszyła, przynajmniej na OBS-ie, no i jak zwykle czekamy na YouTube'a i jesteśmy na YouTube. cześć, dzień dobry, ja się nazywam Modry i witam Cię na kanale Fotoprzygoda, 29 fotoczwartek, o ile się nie pomyliłem, chyba, że 30, ale dajmy na to, że 29, witam Was serdecznie, jest godzina 20.39, czyli dzisiaj z małym poślizgiem, Główny temat dzisiejszego odcinka to retusz waszych zdjęć, i mam nadzieję, że ten retusz wpłynie na to, jak postrzegacie zdjęcia, bo każdy z nas patrzy z takimi trochę klapkami na oczach, czyli patrzymy ze swojej perspektywy i czasem odświeżające jest spojrzenie na to, jak ktoś patrzy na wasze zdjęcia, więc nie musicie patrzeć na to, jak ja przedstawiam dane zdjęcie, możecie wyciągnąć z tego tylko jakieś wnioski albo jakieś wskazówki. Natomiast dobrze czasami swoje zdjęcia pokazać innym do skrytykowania. Pierwszy fotaparacik, później Marysia. No właśnie, druga. Uznam dzisiaj, ponieważ oboje wpisaliście pierwszy pierwsza, że e, macie egzekwo pierwsze miejsce. Takie bardzo na czasie dawanie wszystkim pierwszego miejsca, nie? E, no, o, Iwa, dzisiaj mam kubek z Nowego Jorku. O tutaj. Tutaj o, i się tak śmiałem. co Zresztą Marysia wie, bo Marysia. Marysia, ten, jak się nazywa, pracuje w Nowym Jorku między innymi, że takie kubki, to rozdają tam pewnie bezdomnym, nie? Ale ja się cieszę, bo to jest najbliżej, jak byłem Trumpa. I to nieprawda, bo najbliżej jak byłem Trumpa, to mój szef, który podawał rękę Trumpowi, To, to ostatnio się śmialiśmy na fotośrodzie, kiedy była fotośroda? wczoraj, na fotośrodzie patronów. Ale ciężki, masywny. Tu jest napisane New York. Czekajcie, Made in China będzie? Made in PRC, czyli nie China. No to to. to. Przynajmniej tyle, nie? E, no dobra, dobra. Czekajcie, muszę się ogarnąć jeszcze. Dzisiaj cały dzień miałem taką e, migrenę i. Dwa, mikrofon, jeszcze to. I ta migrena mnie tak dojechała, że jak zjadłem śniadanie o 17.30, tak o 17.30, bo jeżeli nie oglądacie mojego Instagrama, ja od wielu, wielu lat, jeżeli wchodzę na redukcję albo w ogóle na jakąkolwiek swoją dietę, czy, czy na budowanie masy, czy jakąkolwiek inną, czy zdrowotną, jest to Intermittent Fasting, okna żywieniowe, które promowaliśmy już od 2015 na kanale fitnessowym. I to, to u mnie się po prostu perfekcyjnie sprawdza. Dlatego dzisiaj 17,5 godziny, wczoraj 20 godzin prawie. 19,5 było, no prawie 20 godzin było. Co tam w komentarzach się posypało? Maria, popraw się. Jesteśmy pierwsi. Pozdrawiamy Nowy Jork. Tak, pierwsi. I widzę w, tej, w jakim kierunku to schodzi. Ty tylko o piersiach, bo mam. Oj, boże. <grywia> Będziemy mogli zbudować cały odcinek na komentarzach. Bardzo dobrze. E, mam do Was prośbę, oczywiście. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. I. Dla osób, które powracają i osób, które są nowe, zajrzyjcie sobie tutaj na nowy odcinek Czy to lampa dla mnie? Jest to materiał, w którym recenzuję prawachę RGB, która w tej chwili właśnie na mnie świeci Jeżeli chcecie pominąć wszystkie możliwe dla was niedogodności, jak unboxing Na dole jest spis treści, wystarczy, że klikniecie sobie cyfereczkę gdziekolwiek Czekajcie, zjadę moim zdjęciem, żebyście to lepiej widzieli O, tutaj Ciko ja tam, ja tam? Patryk? Nie, nie gadaj tak dużo. No, e, jest tutaj spis treści, więc możecie wybrać sobie na przykład trzy przykładowe sesje z lampą Newell. No i przechodzimy sobie do tych porównań, do sesji, do tego, coś tam działo. No, generalnie dużo fanu. I, I tam też poproszę jakiegoś lajeczka. Po prostu chciałbym, żeby ten materiał był bardziej rozpromowany, bo jest to la, e, lampa godna polecenia. E, I już samo to, że... Już to wam pokazywałem chyba, że mogę sobie zmieniać wszystko z pozycji telefonu. E, o. Jest po prostu bardzo wygodne, i wiem, że oczywiście jest więcej lamp, które, e, które tak potrafią. E, którą jeszcze? Polecałem Wam kiedyś jeszcze jedną, nie? Ale one na przykład po, mają mniejszą moc, około 60 W. Do studia domowego jest to niesamowicie wygodne, e, i, i tego się trzymam. O, czekajcie, tylko sobie temperaturę jakąś tu ustawię, żeby jeszcze czegoś tam tutaj wyglądać. No i ona jest teraz na 50% mocy. Na 100. Na minimum. O, tak dramatycznie się zrobiło. I jest na okcie z gridem, więc ta, znaczy ta moc zupełnie wystarcza do, do większości takich e, sesji domowych. Albo do domowego studia. I po to promuję. Promuję tylko w to, w co wierzę. Jak zacznę w to, w co nie wierzę, to e, chyba w którymś fotoczwartku mówiłem, napiszcie mi e, zjedz snickersa, nie gwiazdosz i, i tyle. E, zrobiłem ostatnio też filmik z moimi... Osiągnięciami, które udało mi się wygrzebać w internecie. I pokażę wam teraz kawałek tylko. Ustaw sobie, żebyś był hot. <laughs> proszę bardzo. Już poczekaj. Będę hot. Proszę. <laughs> Czy tak hot jest dobrze? Czy to jest modry hot, proszę? M modelową póz. <laughs> Dobra, to, to tak. No ale, ale przyznajcie, że to jest kurde, no, me mega, mega łatwe. I, i, i przyjemne. Natomiast nie jest to 400 zł, tylko to jest powyżej 1000 zł, ale jeżeli mi służy, no to, to myślę, że tu się nie ma co zastanawiać za bardzo. Też najlepiej to zawsze jechać i przetestować. E, czy na warsztatach, czy tych charytatywnych, które robiliśmy, czy teraz na spotkaniu patronów. E, wszyscy mogą tą lampę zawsze zmacać, obejrzeć i zastanowić się, czy jest to, to warte, nie? Więc zapraszam na patronet.pl slash fotoprzygoda. <laughs> e, będziemy mieli teraz spotkanie w Warszawie właśnie spotkanie patronów yy, i między innymi właśnie planuję tam sesję i no i zabranie tego całego sprzętu, który pokazuje, żeby można było po prostu samemu się zastanowić, czy to jest fajne albo napisać w komentarzu, ty to jednak walisz pierdzielisz te głupoty i to jednak jest niewarte <grych> ale jest jest, dobra brum, 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 znajdujesz ten film dla was szybko z moich 40 dysków ile macie dysków? Czy w sensie korzystacie tylko z jednego komputera, z jednego dysku? Czy tych dysków dokupujecie i macie ich milion, tak jak ja? Puszczę Wam tylko kawałek. 2, G2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok, puszczę Wam bez mojej kamerki, albo z moją tam. Tak, to moje gęby można się było przyzwyczaić już, proszę. Dźwięku niestety nie mogę wam puścić, bo by mi zbanowali live'a. I nie jest to reklama sponsorowana, więc jest to taki tam kawałeczek. Dużo lidla, jak widzicie. No, dobra. Całość trwa. A nie udostępniłem udostępniłem. Ta, nic wam nie udostępniłem. No właśnie, to jeszcze raz, czekajcie, ale jestem w ogóle e, w ogóle jestem taki nie ten, co mnie krzyczycie. E, jeszcze raz na szybciutko. No właśnie, przepraszam. E, 3, 2, 1, już puszczam. Już widać. No i tak sobie leci. Nie, aż tu leci muzyczka, której prawdopodobnie nie słyszycie, dno śpiewał. No, 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 no. no. <laughs> Ale uwierzcie mi, z muzyczką naprawdę nabiera życia. No, patroni wiedzą. No i tak tego trochę tam jest, i to jest taki zbiór rzeczy, które zrobiłem reklamowo z tych, które znalazłem bo tych projektów naprawdę było kilkadziesiąt i, i serialowe, i filmowe były, i reklamowe i mam jeszcze takie rzeczy, gdzie grałem tu są akurat te dwa epizody pokazane ale epizody takie wiecie, gdzie jestem epizod, ale taki bardziej statysta, czyli gdzieś tam jestem w tle i mam takie, w które mam jakieś tam rol odcinka i tego jest strasznie dużo, tylko musiałbym to wszystko znaleźć potem to jakoś nagrać nie wszystko też można publikować. Młody wtedy byłem. Zobacz, jak jestem. Inna fryzura. Teraz to jaki jestem? No, więc w tego się, tego się dużo zebrało, i pomyślałem, że upublicznię to dla większej przestrzeni, dla większej społeczności też dlatego. Spokojnie zaraz przejdziemy do retuszu, zostaniesz ze mną chwilę. Nie po to, żeby się chwalić tym, że gdzieś tam występowałem, tylko że no, duża część tego, co wam opowiadam, to jest wiedza, którą czerpałem z planów filmowych, z planów reklamowych, od ludzi, którzy albo zjedli na tym zęby, albo pracowali po różnych szkołach, albo robią te plany po prostu na, na co dzień. I miałem naprawdę takie duże, dużą styczność z fachowcami, od których mogłem tą wiedzę czerpać. Więc tym bardziej wydaje mi się, że kluczowe jest. Pokazanie tego, że to nie jest jakiś wymysł z głowy, i że ja wrzucę kilka na mojej stronie jakichś tam miniatur i że to jest mój cały background. Tylko pokazanie tego backgroundu. A jeżeli myślicie, że ja się zareklamuję jako model w ten sposób, no to, to chyba nie, bo agencje robią tutaj o wiele lepszą pracę, bo do agencji klient się zgłasza bezpośrednio, a tak z łapanki to raczej aż tak nie działa na tym poziomie, na którym ja jestem, to znaczy musiałbym być o wiele bardziej rozpoznawalny, mieć powiedzmy setki tysięcy jakichś tam followersów, setki tysięcy widzów, żeby ktoś był zainteresowany wepchnięciem i słuchaj, to ty mi za, y, może zareklamuj y, 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 na przykład krem depilacyjny pod pachy, nie? <grym> to pewnie taki max, nie? Więc ja się bardziej skupiam na współpracy z agencjami, bardziej się współ... jakby tą profesjonalną część modelową poświęcam im, no bo jak już coś do czegoś dojdzie, no to i wszystko, umowa jest zabezpieczona, ja, ja nie muszę się za bardzo niczym przejmować. I e, jakby mam swoje rzeczy, jakby bardziej czas na swoje rzeczy, niż to, żeby przejmować się czytaniem każdej umowy, każdego paragrafu. E, wiem, że tutaj jest to zabezpieczone. E, no gęby jak pupa niemowlęcia, no Cyt, wiem, wiem. E, dobra, wybrałem trzy zdjęcia, które wysłaliście. Nie to, że przyszło 100 milionów zdjęć, i ten, ale trzy wybrałem, bo trzy mam nadzieję zdążymy. I za chwilę już udostępnię ekran. Tutaj jest nasza Wonder Woman. Muszę ją chyba przestawić. I e, a propos, bo miałem sporo pytań jeszcze do e, Semianga 35mm 1.4. Bardzo fajnie się sprawdza jako tani obiektyw do, do bardzo wielu rzeczy: od ślubów poprzez e, takie twórcze rzeczy. Natomiast, jeżeli chcecie korzystać z niego do filmowania, to będziecie słyszeli w tle niezależnie na który na, na jaki traficie, bo nie w fabryce mają różność czasami różnią nawet montowaniem soczewki i ogniskową, czyli te 35 to może razwie 36, raz tak 34,5, to Niestety tutaj nie różnią się tym, że tą, ten fokus, tą ostrość, ten silnik pracuje dosyć głośno. Więc do filmowania, jeżeli pracujecie na mikrofonach zewnętrznych, to raczej nie będzie problemu. Natomiast jeżeli zgrywacie coś z mikrofonu montowanego na hotszu, czy, monitor, czy e, mikrofon jest w pobliżu, to niestety będzie to wyłapywał do jakiejś tam części. Ja korzystałem z kierunkowego na. Nagraniu do, do lampy, i tam jeżeli się wsłuchacie w słuchawkach, to może coś usłyszycie. Natomiast dobry kierunkowy też jakby nie będzie tego wyłapywał. Taki disclaimer. disclaimer. Dobra, czekajcie, odpalę sobie tutaj Lightrooma. Przesunę się tutaj tak bardziej bokiem do, do ekranu. Wyjmę sobie mój tablet, którego recenzję też widzieliście, gdzieś na kanale, albo i nie. Łyso się zrobiło, to ja tu coś postawię, może tak. O, ten obiektyw. Gdzie jesteś, moja Wunderwoman? Proszę. Jeszcze gdzieś Batman się panoszył. O, Batman wejdzie na Wunderwoman. Woman. <ścoughs> DC mnie pozwie. E, oby nie. No dobra. No to mamy te trzy wybrane zdjęcia. Właśnie tutaj. Jesteśmy w Lightroomie. A i jeszcze dzisiaj rozmawiałem o presetach. Moje presety brązy. Brunzy Modrego, jakby to nie brzmiało, e, będą e, w, czekajcie, gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Pod każdym filmem, gdzieś tutaj, możecie zobaczyć presety Modrego. I kiedy klikniecie sobie tutaj w link, przeniesie Was to do strony, gdzie podajecie skąd wiecie o presetach. Możecie tam wpisać, czy YouTube, a czy coś innego. Wpisujecie maila i za darmo pobieracie te presety. I jedną z ostatnich sesji, którą e, widzieliście, już ją pokazuję. Demet, ile ja tego mam? Mm. Aha, to nie ten dysk. Du, 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 du. Przypomnijcie mi, czy mam tyle dysków. <grywka> Już. E, ok. E, to, to są jedne ze zdjęcia z tymi brązami. E, i re, reklama Snickers, tak? No. I wiem, że te brązy się spodobały wielu osobom i dzisiaj pisałem e, tylko z jedną akurat. Z kim pisałem, to wiem. <noise> no i dołączę ten preset, bo taki był też zamiar do tych darmowych presetów. Czemu on się tylko tak włączył? No właśnie. Te presety, to. To akurat, presetu nie ma co dołączać, tak, presety do Lightrooma. Dlatego, że to jest jeden z moich presetów mądrego, natomiast przygotowane to było wszystko lampami oświetleniowe w studiu, więc no, sam preset tego nie zrobi, prawda? Mogę oczywiście pokombinować i zaraz może coś takiego zrobimy, żeby to był kolor jeden taki, drugi taki w Lightroomie. No ale wiecie, to jest co innego jak się pracuje w studio. Ale brązy, 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 te brązy bydą. No i te czerni, biel też tam jest w tych presetach, tylko musicie pamiętać, że to się dostosowuje. Czyli to nie jest tak, że klikniecie na dowolne zdjęcie i tam jest balans bieli jakiś z D i, i to po prostu tak będzie wyglądało. To o czym musicie pamiętać, tworząc brązy i to ja wiem, że tutaj najbardziej to właśnie Marysi, nie mam w ogóle co, co o tym mówić, bo liczy się kolor, to znaczy to, jak przygotujecie wszystko, jeżeli jest koszula, która będzie pasowała do kolorów, jeżeli są dodatki, które będą pasowały do koloru, jeżeli jest tło, które pasuje do koloru, to wszystko prawdopodobnie będzie już w tych brązach grało. Jeżeli miałby tutaj koszulkę Kamil, Nike, jakąś taką, wiecie, albo on ma dużo takiej garderoby, która jest taka krzykliwa, to to by po prostu nie pasowało. Więc jeżeli chcecie osiągnąć taki efekt z dowolnym modelem bądź modelką, to warto przygotować wcześniej garderobę i tło. Tło, postać, światło. Taka jest zasada. Dobra, przechodzimy do rytuszu. Ile przegadałem do tego rytuszu? <noise> Za to, że wytrwaliście, dajcie sobie na moim kanale lajka i subskrypcję. <noise> e, czekajcie, tutaj coś, ten, 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 tego to jest, to Lightroom. No dobra, tu mamy trzy wybrane zdjęcia. E, I ponieważ ja nie jestem fotografem sportowym, to z tym mam najmniej chyba do czynienia ze wszystkich... Y, Wszystkich kategorii sportowych, to podejdę do tego tak jak ja to widzę. I zaczniemy sobie od tego zdjęcia. Przejdźmy sobie do zakładki Develop, czyli w polskim wywołaj. 1500 na x 56 przysłona ISO 200. Obiektyw 7300. Spoko, nie? Tak, to trzeba mieć trochę długo, długą lufę pozycja strzelania dosyć niska, no bo jesteśmy tak na wysokości klatki gdzieś, bo często jak są te zdjęcia z trybun, to one są na przykład z dużo wyższej perspektywy, jak tu są jakieś ławeczki, albo są jakieś tam trybuny, że te ławki idą wysoko, wysoko, no i wtedy te postaci są z zupełnie innej perspektywy. Tu jest dosyć blisko, tak bardzo reportersko i, i bardzo fajnie to wygląda, w sensie przy, przy słonie 5-6 na pewno mamy odpowiednią głębię ostrości, żeby nam się wszystko dookoła nie rozmyło eee, Zobaczcie, że z tyłu to wszystko jest odpowiednio porozmywane Żeby podkreślić pierwsze postaci I, to, i to, jest, to jest ok, nie? Można by było bardziej rozmyć, tylko po co? Im bardziej rozmywamy, to pamiętajcie DOFA Czyli Depth Field Simulator Gdzie z takiej odległości, powiedzmy, jesteśmy tam z 20 metrów Walimy 300, no to głębia ostrości jest taka, że buty będą w ostrości Ale kolana już nie No to w sporcie, jak te postaci poruszają się mega szybko no to jest mega utrudnione, prawda? Jedna 500 jest to dobry czas, żeby tutaj e, uchwycić postać. ono i tak jest trochę rozmyta. Nie wiem, czy to jest kwestia ostrości. Ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii, jest tam jakaś nieostrość, może było coś pod słońce, gdzie jest słońce. Słońce było z lewej strony. Więc coś tam chyba ostrość jeszcze nie siadła z tą głębią. Dlaczego to nie wiem? Może poruszyłeś się już aparatem, jak on się poruszał, może nie. E, w każdym razie e, jest wszystko do zrobienia. No to tak, to co, to, to co tematem najważniejszym jest na zdjęciu, no to już do naszego wyboru. Czy jest to piłkarz, czy jest to piłka? Jak mamy piłkę, która zasłania twarz, no to zakładam, że coś z tego zdjęcia odbieramy, nie? W sensie, że ta zagrywka, jakby ta walka o piłkę... To nie wiadomo z kim jest, ale to, to jest tylko moja perspektywa, więc w ogóle się tym nie przejmujcie. Spróbujmy sobie naprostować na początku to zdjęcie i zobaczmy, czy jak naprostujemy na ten tył, do tych trybun, to czy dodamy dynamiki, czy nie. Byłoby OK, gdyby tu było trochę więcej przestrzeni, bo tu nam się tak pusto zrobiło, ale to my jesteśmy w stanie zaraz wyratować. Ja bym trochę w dół wziął. Weźmy sobie to 16 na 9. Kadruję trochę bliżej po to, żeby skupić jeszcze więcej uwagi na tej, na tej scenie. Czyli wyciąć trochę te trybuny. Jeżeli potrzebujemy tych trybun, no to możemy sobie tam, czekajcie, 16 na 10 wziąć i trochę więcej tej trybuny pokazać. Okay. Wyłączę informacje. Zobaczmy. Że jeszcze dałbym to troszeczkę do dołu. No dobra, czyli mamy naszą scenę. Widzimy, że coś tu się dzieje, jest ta dynamika, mamy to rozmycie. Straszne słońce, było 12 godzina. No, no tak, no to już, kurde. Mam znajomych, którzy jeżdżą do swoich dzieci na różne mecze. To często jest tak, że jeżdżą jeszcze w zimę na halę. Jakieś, wiecie, żebym tam tyłek odmarza, bo to nieogrzewane. I tak czatują w nocy. Widzę tu jakieś komary. Ja osobiście ja bym to pousuwał, ale wiem, że w sportowych często się nie usuwa, więc zaznaczam sobie albo łatkę, albo to, e, to takie automatyczne czyszczenie, chociaż musicie pamiętać, że chyba że to zmienili. Że jeżeli czyścimy jednym z narzędzi w Lightroomie i zmienimy to narzędzie do kolejnej próbki, to one wszystkie zmienią e, ustawienie. Nie, chyba to naprawili czekajcie, dobrze mówię. Tak, naprawili. Dobra, to już, to już yy, nie, nie ten. Nie ma o czym mówić. Bo wcześniej po zmianie narzędzia wszystkie pobierały ponownie próbki. No dobra, to nie mamy tych much. Tu jeszcze jakaś mucha jest, coś mi tu lata. To są dystraktory, które mi przeszkadzają. Gdybym miał to wrzucać na jakąś okładkę, no to pewnie. Nie wiem, czy to jest ziemia skorka, czy nie. Wygląda jak muchy. Tu mogę zostawić. Tak fajnie. No dobra, no i teraz skorzystajmy z czego? Z automatycznego balansu bieli. Zdjęcia sportowe powinny być raczej takie naturalne, nie? Czyli te kolory, które teraz tutaj są, które widzicie, one powinny wystarczyć. No ale musimy podkreślić naszą fantastyczną scenę. Więc Wróćmy sobie do podstawowych ustawień. Spróbujmy sobie z automatycznym balansem bieli. O nie, totalnie, totalnie zły. Więc może zrobię to minimalnie zimniejsze, o jeden stopień. Minus jeden. No, moje dziecko będzie nadawało. Dobra. I teraz chciałbym, żeby ta postać tutaj, ten piłkarz, był trochę jaśniejszy. Dlatego, że wszystko dookoła niego jest jaśniejsze, a jego twarz nie. Więc nie widzimy tej ekspresji, że on się męczy. Zobaczmy, czy jak wyjaśnimy, to zdjęcie będzie fajniej. No, jest zdecydowanie fajniej, kiedy rozjaśniliśmy je. To spróbujmy teraz olać to rozjaśnienie i rozjaśnić tylko tyle, ile chce mieć światła w tle. No to tak, tego światła mam tyle w tle, jest trochę dynamiki i tyle mi wystarczy. Teraz zaznaczam sobie maski inteligentne i poproszę go o wybranie osoby. Zobaczcie, osoba pierwsza, osoba druga. Gdyby jej nie wykrył, to mamy dwie, dwa sposoby na zaznaczenie tych postaci. Możemy zaznaczyć obiekt i to jest bardzo fajne, intuicyjne, bo możemy sobie po prostu tego naszego piłkarza tutaj. Zaznaczyć. Pewnie powinienem zrobić to mniejszym pędzlem, Możliwe, że on coś tutaj to podoznacza. Nie, zaznaczył idealnie piłkarza. I nogi tego drugiego jeszcze. To, to, no, to może niekoniecznie. Ale jak zrobimy to mniejszym pędzlem, no to on szybciutko tutaj. Skoryguje. O, siup. i teraz tak, a znowu wziąłem za duży, no, no dobra może. Może jest nadzieja, bo wcześniej zaznaczył nogi. No, tam z kawałkiem stopy. Ale zawsze możecie odjąć, odjąć tą stopę tutaj klikając odejmij. Ale my wybierzemy osobę. A wybierzemy osobę dlatego, że przy osobie pojawią nam się wszystkie możliwości doboru stroju, dobory koszulki itd., itd. Więc mnie interesuje jego twarz i jego postura cała, nie. Więc mogę zaznaczyć całą osobę. Albo indywidualnie to, co mi przeszkadza. Eee, wolałbym, żeby gdyby to nie był sport, to pieściłbym się z tym, żeby ubranie było trochę bardziej charakterystyczne, a twarz była oddzielnie. Więc może zrobimy właśnie tak. Czyli zrobimy hmm, skórę twarzy, brwi, trytówka, tanczówka, usta, włosy. I utwórz pojedynczą maskę. I on teraz wszystkie rzeczy, które dodałem, czyli całą tą twarz wziął na pojedynczą maskę. Kliknę sobie tutaj, mam takie szybkie presety. No i twarz jest od razu jasna. Zobaczmy przed i po. No i teraz już coś widać. Teraz dodam jeszcze raz e, nasz obiekt. Jest nasza osoba. Bierz osoby. I teraz zaznaczę już całą sylwetkę. I podkreślam, ja chcę, żeby to on był tutaj najważniejszy i dodamy mu trochę przejrzystości, żeby dodać takiej trochę dynamiki. Zaraz spokojnie bielami to wyrównamy. Dodamy trochę tekstury, bo straciliśmy tam sporo ostrości. Teraz damy bieli, co się z bielami dzieje. To jest taki taka spora dynamika się dodaje, nie? Więc my dodamy jej tylko trochę, żeby podkreślić to słońce. Jak jest mało słońca, no to taki popap się zrobi. Jak się przełącza kolor? Zaznaczania w Lightroomie. Tutaj na po prawej stronie jest taki kwadracik i możemy wybrać dowolny kolor zaznaczenia. I możemy wybrać, jaki jest poziom tego krycia. Czyli możemy rzeczywiście weźmy sobie żółty, weźmy sobie to krycie na maksa. No i teraz pokaż nakładkę. I ona wręcz zasłania część tekstury, która jest na naszej postaci. Ale to jest tylko jeden ze sposobów zmiany. Tutaj mamy też trzy kropeczki, możemy też tutaj wszystko pozmieniać. E, dobra, wracając do. Czy ja chcę, żeby on był aż taki jasny, no tak troszeczkę, powiedzmy 0,17 już nam wystarczy. I on jest trochę zimniejszy tutaj, więc dodam trochę ciepła do tej postaci. O, gdzieś tutaj, żeby aż nam tak bardzo od tego tła nie wychodził. Dobra, no i teraz wyłączmy te maski przed i po, no, bez podglądu nakładki. No, i ja teraz widzę, że on jest najważniejszą rzeczywiście postacią tutaj. Zaznaczę sobie jeszcze tylko tło. I napiję się kawy, bo przecież kawa przy retuszu to jest coś wymaganego. Ok, i teraz spróbuję tylko delikatnie, zabrać trochę. E, jakby tej, tej dynamiki z tyłu zostawić, ale zabrać trochę tej jasności z całości. I zobaczymy, zejdziemy z tą minimalnie ekspozycją, gdzie jak podejdę tak, no to te postaci będą bardzo podkreślone. A ja chcę tylko delikatnie podkreślić i nie zabierać tego żywiołu tej sceny. Dobra, minus 24 i dodam trochę bieli jeszcze. Tak, gdzieś o 0,6, może mniej, nawet 0,3. Ok. I jest już tak trochę bardziej żywo. Zobaczymy, jakbym ściągnął minimalnie czernie jeszcze. Jeszcze bieli dodał 4. Nie, za, dużo. za dużo. Czernie zostawimy. No to już by było w miarę ok. Jeżeli chcemy sobie jeszcze tak bardzo tutaj się pobawić, tak już aż za bardzo, to możemy sobie tekstury z tego tła zabrać. I zobaczcie, ile dodaliśmy do przysłony teraz. I jeżeli martwicie się tym, że w tym momencie rozmyliśmy tutaj ten pierwszy plan, to zupełnie niepotrzebnie. Cie kontrol... Up. Nie to, kontrol Z. Bo na nowej masce, jak tylko się odnajdzie, możemy zaznaczyć sobie szybko. Jeszcze raz wybierz obiekt albo zduplikuj maskę. Eee, przepraszam, nie obiekt tło. Wybrać sobie. Co ja zrobiłem? Ciu, 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 ciu. Eee, wybrać sobie to samo rozmycie, czyli tą teksturę, czy przejrzystość, to co, w taki sposób, jak chcemy rozmyć. I od tej maski odejmujemy sobie daną przestrzeń. Weźmiemy gradient liniowy i całą tą przestrzeń tutaj odejmiemy. Takie większe przejście. No i teraz, ile tego pola potrzebujemy, nie rozmytego mamy. Zobaczmy przed i po. Wszystkie postaci z tyłu są jeszcze bardziej rozmyte. Natomiast, jeżeli schrzaniliśmy maskę i zobaczcie, co się na ręce dzieje naszego piłkarza, zbliżę to trochę. Włączę sobie. Zobaczcie, że tutaj ta maska musiała gdzieś się zaznaczyć i jak klikam sobie, to ręka też jest zblurowana, więc gdzieś tutaj coś w tej masce nie pykło. A to wystarczy tylko poprawić, odjąć od maski coś i... i zaznaczmy sobie ją. Tak, całą rękę zaznaczył. Więc odejmę sobie. obiekt. Za chwilę skończę i pokażę wam, jakbym to zrobił totalnie na szybko. Czyli rzeczywiście, gdybym miał zdjęcie sportowe i, i ktoś by czekał, żeby je oddać. Dosłownie chyba w trzech ruchach. Bo to jest taki już dokładniejszy ten retusz. Po. Dobra. No to jak mam już to, to teraz dodałbym jakiś preset. Gdybym robił to po swojemu. E, to pewnie wybrałbym któryś z takich bardziej. E, zimnych. Czyli akurat ja takich super kolorowych nie lubię, więc pewnie szedłbym gdzieś w tym kierunku. E, ale wiem, że niektórym za bardzo kojarzy się to właśnie ze ślubem. Więc być może wybrałbym. Czekajcie. Zobaczcie. Gdzie, gdzie są darmowe presety modrego? Czekajcie. Czernie, czernie, o, może taki mleczny dzień bardziej, coś takiego i delikatnie teraz całą ekspozycję ściągnął, może nie aż tyle, a, kropka, 0,5, mamy zdjęcie przed, mamy zdjęcie po, tu mamy jakieś pyłki, tu mamy podkreślonego piłkarza i jeżeli chciałbym to wszystko jeszcze wyostrzyć, ale tak w cholerę, no to pewnie wziąłbym tą ostrość przekazu i ją odwrócił, i potem yy, potem dołożył tylko ekspozycji. I tak by wyglądało to w dwóch ruchach. Czyli wrzuciłbym preset, na którym mi bardzo zależy tak na szybko, i wyrównał to, co mi w nim nie pasuje. Stwórzmy kopię wirtualną. Ctrl Shift R. Ok. Czyli tak. Wchodzę do zdjęcia. Sprawdzam tylko jego jasność. Chcę tyle jasności, bo już widzę, że ta twarz jest na tyle, na ile bym chciał. Wybieram sobie preset, na który mi najbardziej zależy. Powiedzmy, że właśnie chcemy ten nikonowy, skoro już go dotknęliśmy. Klikam V, żeby zmienić go z czarno-białego na kolor. I ostatnie co robię, to kadruję. I pewnie gdybym musiał oddać na szybko, to właśnie tak bym zrobił, nic więcej. Przed i po. Zdjęcie bardzo, bardziej dopracowane, mniej dopracowane. Różnice możecie sobie sami dopać. Natomiast jeżeli zdjęcie jest e, ostre i ta postać zachowuje więcej tutaj tonów, no to wiadomo, że pracujemy z e, lepszej jakości materiałem. Tutaj musimy odzyskiwać. E, I ponieważ tym mi chyba przesłałeś się tak? To jest JPEG? Dobrze patrzę, czy to jest... E, tak, to jest JPEG. E, więc w jpeg mi się tutaj już to zaczyna rozpadać. I gdybym miał rawa, no to mógłbym tutaj bardziej z tym popracować, ale kolor i piksele tutaj już wysiadają. Nie? Więc jakby też mamy takie ograniczone pole do, do robienia rzeczy. No, to tak bym zrobił ze sportowym, na szybko. Ale ogólnie spoko, tu się nie ma co biczować. W sporcie ważne jest to, żeby ująć scenę, żeby ująć emocje, zagrywki, to, co jest ważne w sporcie. I na pewno ty wiesz bardziej, co jest ważne. To jest reportaż. Tutaj e, zdjęcie artystyczne ma bardzo małe znaczenie, jak ci sportowcy biegają i robi się długą lufą, tak żeby rozmyć całe tło, to po to, żeby podkreślić jakąś tam emocję postaci. E, ciężej przewrotkę pewnie złapać w takich, takich tonach. Dobra, Marysia, ciebie zostawię na koniec. Lecimy z kolejnym zdjęciem. E, no dobra, to idźmy tym tropem. Mamy ładne zdjęcie, teraz potrzebujemy przejść sobie do panelu Develop. Klikam sobie automatyczny balans bieli. Jest całkiem spoko. Przejdę sobie jeszcze do oka. Wybiorę sobie e, tutaj próbnik. Czy jest to lepszy balans bieli? Możemy na szarym, możemy na białym. Jeżeli mamy kolor checkera, no to sprofilowany możemy po prostu przewrócić tak, jak rzeczywiście był. Ale czynmy do portretów na pewno potrzebujemy mieć taki e, super, super poprawny balans bieli. Jeżeli ta. Znaczy na moim skalibrowanym ekranie widzę, że jest całkiem spoko. I pewne rzeczy możemy dobierać, e, e, najfajniejsi na deser, tak Marysia? E, możemy dobierać e, ten balans według siebie. Jeżeli chcemy, żeby to było coś takiego, no to okej, okay, nie? Mamy jakiś popart, możemy z tego zrobić i to jest super. Tylko pamiętajmy, że e, jeżeli mamy więcej zdjęć w secie, to że będziemy wszystkie dostosowali do tego zdjęcia. Nie, żeby to po prostu ze sobą pasowało. Bo słabo jest oddanie takiego setu, jednego zdjęcia takiego, drugiego takiego, trzeciego takiego. Chyba, że mamy takie specyficzne zamówienie, nie? Ale to możemy zrobić takie. Ja bardzo lubię na zajęciach pokazywać. gdzie jest? Utwórz kopię wirtualną. Mm. Bardzo na zajęciach lubię pokazywać. Wirtualną. czy jeszcze chwilę. Czu, czu, czu. Też tak w ogóle to spierdzielmy tak. To jest mój kanał niebieski. Okej. Okay. Już robiliśmy. O, to już tak popierdzielone całkiem. E jak robić te takie porąbane efekty kreatywne właśnie w lightroomie, nie? Na, na, na zasadzie samych krzywych. E, I pojedyncze zdjęcie nie będzie przedstawiało za bardzo wartości. Natomiast trzy zdjęcia, jeżeli się dobierzesz te kolory, a nie tak zrobi z D jak ja. I, I się je trochę popsuje, będą po prostu pasowały. I w pojedynczym wydruku na ścianę może to wyglądać fajnie. Dobra, ale przestańmy już te moje te. Usuń z lightroom. Usuń z lightroom. Przestańmy tutaj iść w moim kierunku artystycznym, bo to, to, to jest niezbadana droga. A no, ale no przy okazji, jak rozmawiam, no to zapromuję studium sztuki, w którym wykładam w Warszawie. Zapoznajcie się z ofertą, bardzo serdecznie polecam. Tym bardziej, jak ktoś chce iść w artystycznym kierunku. O, tu mamy takie te, nie wiem czy to jest kolczyk, Nie, chyba nie, bo tak przez to mnie przeszedł, nie? Są takie do make-upu. Fajny, równy make-up. Dobra. Więc zanim zacznę kadrować, przywróciłem ten balans bieli i teraz jasność. Dla mnie jasność tutaj jest ok. To znaczy, mm, ja muszę mieć na tyle jasności. E, to zaznaczę limity. Jak zaznaczycie te ptaszki u góry, bądź bodajże skrót J, na, J, naciśniecie, to będziecie widzieli, w którym miejscu tracicie informacje, gdzie są prześwietlenia. O. Gdzie na niebiesko? Tu, tu, tu. Eee. Ale muszę mieć tyle informacji, żeby zrobić dobrze Dodge Bern. Żeby mieć wszędzie tutaj gdzieś na skórze informacje, żeby mógł z tym materiałem pracować. Jeżeli tej informacji nie ma i nas prześwietlona, to ja tutaj nawet nie będę miał coś ciemnić, bo tu nic nie ma. Tu po prostu jest brak informacji. To robiliśmy w lightroomie, natomiast te pozostałe dwa cykniemy też w Photoshopie. W sportowym to ja się boję, że jakbym usuwał te wszystkie postacie, to by się zaczęło, nie. Zobaczmy sobie, ile tu jest informacji. E, mam tutaj taki presecik, który służy do tego, żeby, jeżeli macie nieczystą e, matrycę, to możecie wyłapać, co tu, gdzie na przykład e, jakieś paprochy były, gdzie są jakieś mocno kontrastowe zdjęcia, o, na przykład jest jakaś taka tutaj plamka pod, e, pod okiem o coś takiego. Nie wie, co to jest. Zaraz zobaczymy. Więc jest to takie pomocne do e, retuszu. No i stąd tutaj w Lightroomie, e, ponieważ tutaj generalnie cera jest w miarę czysta, tutaj nie ma za bardzo co z cerą robić, e, to jeżeli ktoś chciałby iść na lenia, to tylko wykadrować i dodać preset, bo, bo nie ma za dużo do robienia z tym zdjęciem. Ona, ona nawet nie ma jakoś tej cery takiej do, do, do poprawiania, głębia ostrości jest dosyć, dosyć shallow, taka na oko równo tutaj. Mm. Pewnie dodałbym trochę kontrastu. Jak dodacie kontrastu, to zawsze będzie więcej koloru, czyli ten kontr kolor można sobie tutaj skontrować. Można zdjęcie trochę przyciemnić, żeby odzyskać tutaj tonów. Jeżeli chcecie zrobić sobie taki szybki e, dodge and burn, to możemy wejść albo na krzywę, albo zacząć z bielami. Zobaczcie, jak dodamy bieli. To tutaj już na, już na cerze coś się dzieje, i tak samo tutaj na tych prześwietleniach. Możemy prześwietleń trochę dodać. Jeżeli było dużo światła, to cały obraz zacznie tutaj pingować, więc trochę delikatnie to dodać. Kontrast dodaliśmy już przez krzywą. Jak wejdziemy sobie na krzywą tutaj, to widzicie, że ona krzywa S już tutaj powstała. To co można zrobić też na szybko, to wybrać sobie tło, bo tło jest tutaj w miarę równe. I jeżeli robilibyśmy coś w wysokim kluczu, no to jest OK ale jeżeli będziemy robili coś kontrastowego i podkreślali postać, to dobrze to tło po pierwsze delikatnie tylko przyciemnić, po drugie dodać może tego koloru, żeby zrobić taki monoton, jaki mamy ławy i naszej postaci, więc dodajmy trochę tam żółci. O. I teraz jest już dużo przyjemniejsze, dużo takie bardziej <laughs> monotematyczne. Nie, ale zobaczcie kontrast tutaj. Równy, który jest szary. I takie żółte tony, które będą pasowały do brązów. My rozmawialiśmy wcześniej na Messengerze o tych brązach. To już jest bardziej takie przyjemne dla oka. Jeżeli szukacie, jak ustawiać harmonię, Adobe Color Wheel, to możecie wejść sobie na taką stronę, tutaj m.in. coloradobi.com. Jak dodawać kolory, coś tam, coś tam macie tutaj taki pełny samouczek. E, możecie wydzielić motywy, przeciągacie swoje zdjęcie. On wam wydzieli, które kolory, do których pasują, a Was interesuje na początku, póki jeszcze się w to nie wdrożyliście, koło kolorów. I możecie wybrać po lewej stronie harmonię kolorów. Analogowa i to jest przykład. Jeżeli wybierzecie sobie, o, na przykład, żółte, to te kolory będą tymi, które na zdjęciu będą tworzyły ten, tą harmonię taką, takiego monotona. E, monochromatyczny w, jedne, w jednej e, przestrzeni, triada, możecie sobie ją zmieniać. I później, czy w Photoshopie, czy w Lightroomie, patrzycie, czy te kolory Wam występują, możecie je sobie dopasowywać, zmieniać. Tak, żeby wybrać najlepszą harmonię. A czemu harmonię? Bo harmonię lepiej czytamy, lepiej, lepiej wpływa na nas i na odbiór naszego zdjęcia. No ale dobra, wróćmy tutaj. E, bubum, bubum, tu jest OK. Te tony są w miarę ok. Jeżeli chcę przyciemnić sobie ten, to tło, to to co zawsze pokazuję, jak tylko weszły maski, to byłem po prostu już bardzo syty na to rozwiązanie. Nawet nie wiem, nie chcę się tu przechwalać, ale nie wiem, czy nie byłem jedną z osób, która, e, która jako pierwsza to pokazała. Zrobimy sobie duplikat maski. E, duplikuj maskę. Tylko jak ja to zrobię, to on znowu mi doda tej temperatury, więc ja sobie ją odejmuję. Wszystko sobie tutaj zostawiam, zeruję i znowu przyciemniam. I teraz odejmuję gradient radialny po to, żeby zrobić taką delikatną winietę za naszą postacią. Jak dużą winietę chcecie zrobić, zależy to od was, zobaczmy przed i po. Ona się robi tylko na tle. Jeżeli chcieliśmy zrobić na ścianie i tu na deskach się yy, pojawiła, no to co zrobimy? Znowu odejmujemy, weźmy sobie pędzel. Zadziłem trochę, więc z altem dodaję z powrotem. No. I teraz jest to bardziej naturalne. Nie dotyka nam tego stołu. To już zależy od Was. Ja na razie sobie to odejmę. Ok, przed, po, przed, po. Myślę, że różnica jest dosyć, dosyć spora. No, na presetach jesteście w stanie bardzo dużo wypracować, jednak teraz pokażę Wam co bym ja zrobił. Prawy, edytuj wy. Który Photoshop 2023? Niech będzie 2023, o ile się otworzy. Ostatnio miałem jakieś przejścia z nim. Wtyczki przestały działać. Dobra, myśli to nasza reklama, którą udostępnię niebawem. No okej. Okay. Postaram się bardzo szybko, oczywiście nie w pełni. po co by były warsztaty, gdybym by wszystko w pełni poskazywał, nie? <grym> Bez sensu. Ale na tyle, żeby wam tutaj uskutecznić jakąś pracę. Więc e, wciskam warstwę, wciskam kontrolę -J, J, bądź Command J na Macu. E, pracuję na tej warstwie, nie na podstawowej zamkniętej. Chcę móc wrócić do zmian, których dokonałem, jeżeli chodzi o takie małe popierdółki, w sensie tutaj, jakaś coś z cerą, coś takiego bardzo taki minor, co, co, co nie wpływa, no to mogę albo usunąć z wtyczką Delicious Retouch, albo po prostu łatką, czy, czy którymkolwiek próbnikiem na tyle, na ile to nie rozsypuje się tutaj cera. Czy kolor zadziałać? Opcji macie bardzo dużo, bo możecie o, na przykład zrobić taką, albo możecie pobierać sobie próbkę. Oj, proszę, i po ciku już jest. Sposób zależy od Was. Jeżeli natomiast zaczynać tu coś rozpadać i rzeczywiście widzicie, że, że to wygląda dziwnie, no to może pora na inną metodę albo pobranie innej próbki. Ja generalnie wybieram szybszą metodę. Czasem nawet pozwalam na rozpad tego koloru. A dlaczego? Bo ja często dodaję ziarno. Jak dodacie ziarno po wszystkim i nawet tutaj powstały jakieś małe zmiany, tą specjalnie zostawię, zaraz wam pokażę dlaczego. No to yy, ziarno to ukryje. Tak to działa. Przeważnie usuwam też te linie, jeżeli chodzi o Beauty. Spotkałem się w swojej nazwijmy to karierze z bardzo wieloma opiniami, i dużo było takich opinii, ty, ale nie każdy jest modelem, nie każdemu trzeba usuwać. Patrzymy na to, jak osoba chce się widzieć, a nie to, jak my chcemy ją widzieć, chyba że zapłaciliśmy jej i jest to nasza wizja. Jeżeli ona przychodzi dla naszej wizji, to spoko, ale je bardziej pomaga to też, jeżeli osoba jest zadowolona z naszej pracy. A w każdym chce się czuć piękny i fantastyczny. Dobra. I dlaczego teraz to zostawiłem? Mogę zbudować albo skorzystać z frekwencji częstotliwościowej, czyli frekwencji separation. Ja to już mam ją zastosowaną. Jak ją zbudować, to, to do teraz nie będę opowiadał. Możecie sobie ściągnąć dowolne darmowe presedy jest ich mnóstwo. Ale to co pozwala mi to zrobić, to między innymi sposób bardzo leniwy, czyli tak jak lubię najbardziej. Zaznaczyć sobie warstwę low color, wybrać sobie łatkę, zaznaczyć sobie to coś tutaj, co to jest i przejechać sobie na bok i zniknęło. A dlaczego zniknęło? Ponieważ low color to jest warstwa koloru i nie rusza tekstury. Zaznaczę sobie tutaj i zniknęło, zaznaczę sobie tutaj, i zniknęło. I nie dotykam w ogóle e, mojej tekstury. A dlaczego to jest istotne? Jeżeli tu jest jakieś podgrążone oko, nie? Bo ileby by wizerzystka nie zrobiła, to czasem lampa doświetli i sprawi, że to będzie bardziej widoczne, że ktoś był zmęczony. Czy nie wiem, czy ktoś miał podbite oko, nie? Ta modelka na pewno nie miała podbitego oka. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, gdzie ja przenoszę ten kolor, nie? No i oczywiście no, muszę mieć gdzieś jakieś takie jasne miejsce, żeby, po, żeby tą próbkę przenieść. I tych metod, tak jak mówiłem, jest o wiele więcej. To jest jedna szybka, leniwa, żeby wam pokazać, jak to może działać. Pyk, pyk. tak niezdarnie trochę przeniosłem, ale, <gryw> ale ponieważ jest to na jakby na. Jest to przykład dla Was, to mam nadzieję, że mi wybaczycie, że mi się tak super, ultra dokładnie. Tu sobie pozaznaczam, tu. Natomiast jeżeli występuje tekstura, to możemy wejść sobie na ten High Texture i on wtedy zrobi dokładnie to samo, co łatka robi bez zaznaczania frekwencji. Pyk, pyk. Tutaj coś widzę, pyk. No. Czy warto wydawać na drogie wtyczki? To zależy jak chcecie pracować. Niektórzy pracują tak, że wynajmują sobie retuszerów i uwierzcie mi, osoby, które czasami widzicie w internecie, które ja też oczywiście obserwuję, nie będę wytykał palcami, po prostu zlecają retusz. I to nie jest złe. To nie jest złe, jeżeli macie dużo pracy i chcecie się jej pozbyć. No bo dlaczego by nie? To wszystkie, dobór narzędzi zależy od tego, ile chcecie poświęcić na to czasu, ile chcecie się nauczyć, ile chcecie, żeby tej fotografii było e, waszej w tym wszystkim. No, już mi się, presecik się zrestartował. Tyle sobie pożył tablet, to już działa, dobra. No i jak sobie to bym wszystko poczyścił, to by trochę trwało, nie? Bo ja, tak, ja jestem dosyć czepliwy, jeżeli chodzi o te rzeczy. To znaczy, chciałbym wszystko tu poprawić. Eee, no ale dobra, powiedzmy, że jest w miarę. Jeszcze ten cień mi tu przeszkadza. Okej. Okay. Pik, pik, pik. Tym można też na nosie, jeżeli to nie są piegi na przykład, ale jakieś przebarwienia. To możemy nawet zrobić cały do gender w ten sposób zobaczcie, zaznaczamy sobie tutaj. Przechodzimy na najjaśniejszą część. Już mamy pięknie pokolorowany nosek, taki rozjaśniony, nie? E, dobra, no to przejdźmy sobie teraz, Cześcierek. E, przejdźmy sobie teraz do Dogenberna. Ja przeważnie składam całą kartę i scalam ją z, e, z warstwą, którą utworzyłem. Przez scal warstwy. Przed i po, Teraz nie widać dużej jeszcze zmiany, nie? Znaczy, jakbyśmy zrobili zbliżenia, to. To widać, że coś się podziało, ale tak jak mówiłem, modelka była dobrze przygotowana, był fajny make-up, więc dużo tutaj robić nie trzeba było. Zobaczcie, też ładnie jest zrobione zdjęcie, bo jest bardzo duży błysk wokół. Tego blika mamy bardzo za. Tu jest okno jakieś duże. Zobaczmy, co było wokół. Podejrzyjmy, tu jest fotograf, tu jest jego łokieć. Tu są dwie nogi, czyli stał w, w, w pozie dosyć, dosyć stabilnej. Tu jest chyba balkon z tyłu, z tego co jeszcze widzę. Jest bardzo równe światło. E, dobra, no i wchodzimy do GenBurn. Też mam tutaj zakładkę. Do GenBern to jest nic innego jak ściemnianie i rozjaśnianie. E, nie jest to trudne w ogóle, chyba że nie wiemy, co robimy. Zamknę sobie tutaj wtyczkę, Wybiorę sobie pędzelek i na szybko metodą, której normalnie nie stosuję, 100%, czekajcie, przeplot weźmiemy sobie 1%, czyli krycie to jest 100%, i z naciskiem 1% dokładam z tych 100% za każdym razem, jak przyjadę. OK. Byk, byk. Jak widzicie, rozjaśnia się tam, gdzie klikam. Tu cztery razy. I samo rozjaśnianie tutaj nie jest żadnym problemem, bo ona jest takim spoko rozjaśniona, nie? Dobra. Ale magia zacznie się dziać, kiedy zaczniemy dokładać kontrasty, czyli ściemnianie. I tutaj muszę zaznaczyć jedną rzecz. Pracuję miękkim pędzlem. Więc ja tu mam inną kontrolę niż Wy, jeżeli korzystacie z myszki, ale 1%, krycie 100%, 1% przeplotu dla jasności nie będzie tak widoczny jak dla cieni. Więc tutaj musimy pracować dużo delikatniej albo wręcz zmienić krycie, bo będzie tego cienia po prostu dużo więcej dodawał. I pracuję sobie na konturach. Zobaczmy, jak idzie kierunek. O, już całkiem spoko. Cienie dodaje się po to, żeby jeszcze bardziej zbudować taką, taki efekt 3D dla naszej postaci. Cienie nie są złe, cienie podkreślają nasze światło. No i wyszczuplają też, jeżeli komuś na tym zależy. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, czy komuś zależy, to modelkę przed sesją warto zapytać. Ciągniemy. jeszcze tego noska sobie dodamy tak o. Znaczy w ogóle to zdjęcie się teraz zmienia. Jak już się takie robi super, super beauty. Tu paluszki, tu coś, tak szybciutko. Tu, 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 tu. Teraz dodam więcej. I przyjadę sobie po pasemkach na włosy. Hop, 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 hop. Przed. Już się robi dramatycznie. nie? W sensie już widać, że, że ta twarz ma taki bardziej dimension, ale jedną rzecz chciałem zaznaczyć. Ja to jadę tak na szybko, więc tu dodałem trochę za dużo cienia. I ta maska twarzy trochę się zmienia. No nie tylko się wyszczupla, ale dodałem trochę niechcący kości policzkowej. Za każdym razem, jak robię to na masce, mogę zmienić sobie X kolor krycia i wytrzeć to nawet do zera, jak chcę. O, stąd i poprawić. Ctrl Z. O, ja sobie stąd tylko zetrę. Jest całkiem cacy. Na ręce też muszę na pewno zetrzeć, bo to się tak zrobiło tak, o, Trochę brudno jakby było. Ok. No to jest nasza praca na szybko. Zcal warstwy. Przed po, przed po. I powiedzcie, że nie ma 3D. Czup, czup, czup. czup. Normalnie robiłbym jeszcze oczy i e, retusz oczu ta, ta moja akcja, którą tu mam, jest niczym innym, jak. E, Maską, na której rozjaśniamy i ściemniamy. Niczym innym. Na czarnej warstwie rysuję na ciemno, na jasnej, na jasno. 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 Już trochę przesady, panie, pani modry. 30%, jakieś 15%, 25% powiedzmy. Dodajmy troszeczkę. Naprawdę nie ma tu potrzeby dodawania. Podkreślamy tylko dla. Dla zasady, że pokazuje retusz. Siup, siup. I siup, siup. Gdyby brwi też nie były domalowane, to możemy na ciemno trochę przyciągnąć. To, co jest fajną też techniką, jeżeli chcecie stosować, jeżeli chcecie się w to bawić, jeżeli nie macie na przykład pędzli, które dodają rzęsy, bo są takie pędzle, jest takich bardzo dużo, zawziąć wziąć krycie na 100%, możemy dodać sobie nową warstwę pustą sobie taki w miarę twardy pędzel. I too to jest jeden piksel. Okay. I dorysować sobie trochę. Czyli tylko docis dokładam jeszcze nacisk. O, jak mam nacisk na tablecie, to widzicie, mogę dociskać i będzie takie bardziej naturalne. Może tak bardziej od tej strony. Im więcej tych rzynsów, tym będzie to bardziej podkreślało oko. Dobra, zrobię tak z tego na pałę, nie? <grytanie> tak spomniejszając, tak że tego widać. Jeżeli myślicie, że to jest za wyraźne i że to jest słabo widać, to tutaj w kryciu możemy sobie zmniejszyć ten efekt. I już jest ich mniej. O. Widzicie, jak mało je widać? Ale to robi robotę. Twardy pędzel, twardy pędzel, to wszystko, dobra, doszliśmy już tutaj i teraz tak, ctrl-j, ctrl-shift-x, e, robię formowanie i słuchajcie, no formowanie dogaduje się z modelką. Można zrobić pewne rzeczy, jak na przykład suknie wyprostować, e, albo na przykład włosy gdzieś tu poprawić, ale podkreślając oczywiście piękno i założenia, znaczy piękno modelki i założenia, na które się umawialiśmy, nie? Ok, zaletem sobie tu prostuję. Jakby to takie Super Beauty, to jeszcze on tutaj bym sobie coś zrobił z tymi oczami. Pewnie że tak, patrzcie, wielkie gały. tak <grytanie> ma duże oczy. Minimalnie sobie to. O, czekajcie, to lewe chciałem podkreślić. E Okay. Gdybym chciał twarz wyszczuplić, mogę sobie tutaj na przykład pójść trochę do dołu. Bardzo często na sesjach ciążowych panie chcą, żeby wyszczuplić twarz właśnie ze względu na to, że no one teraz są większe niż były i często im właśnie na tym zależy. Podciąganie piersi, wszystko możecie robić, co, co tylko sobie ustaliliście z, z waszą modelką i co wam ewentualnie przeszkadza. Ja bym pewnie coś jeszcze tutaj poprawiał po swojemu. I nie robimy zmian na małych pędzlach. Przeważnie, jak działamy, to działamy sobie na dużych, bo na małych mogą powstać błędy często. Później, z altem możemy sobie gdzieś, jeżeli się nie rozsypie zdjęcie, poprawiać. Okej, okay. Tu nie skrzaniłem, więc możecie mi pisać, ale... <laughs> Dobra. Dobra. Dla mnie, dla mnie jest cacy na chwilę obecną. Zdjęcie jest e, dosyć ostre. Gdybym chciał je wyostrzyć, to jedną z metod. Na, na, bierzemy nową warstwę, wybieramy inne i filtr górnoprzepustowy. 5,4 myślę, że starczy tutaj. Czyli wybieram sobie ten promień. Ile tej ostrości chcę. 7 zróbmy. I powstaje nam taka warstwa. I ta warstwa bardzo podkreśla tu teksturę. Możemy wybrać nakładkę łagodne światło albo ostre światło. Zbliżę, żebyście widzieli tą wcale niesubtelną różnicę. Jeżeli wybierę, na, wybierę nakładkę, to będzie tak. Jeżeli wybiorę łagodne światło, co najczęściej wybieram będzie tak, a jak wybiorę ostre światło, to on wszystko mega podkreśli. Eee, o tak. Ja sobie wybiorę łagodne światło, po czym z altem stworzę sobie odwróconą maskę, po to, żeby podkreślić tylko to, co chcę. I 100% na 100% zobaczcie ładnie tutaj podkreślam ostrość tylko w miejscach, na których mi zależy. Siup. Na włosach. Skupiamy uwagę światłem i ostrością w tym przypadku tam, gdzie my chcemy. Nasz widzów wspaniały masz patrzeć tam, gdzie ja chcę. Pyk. pyk. Dobra. No i zaznaczam, mógłbym to robić jeszcze dużo różnych rzeczy. Klikam Ctrl S i w tym momencie zdjęcie wraca do Lightrooma. Zaraz przechodzimy do trzeciego zdjęcia. Tutaj zastosujemy jeszcze jakiś rodzaj brązów. Chociaż tu już jest w miarę brązowo. Zobaczmy, jak tam moje filtry, gdzie są świetliste, biele. E, dobra, tu mamy rzetelne brązy i tu mamy portretowe brązy modrego. Jak widzicie, dodane jest tutaj dużo światła. Więc my sobie tutaj troszeczkę je ściągniemy. Tych brązów myślę, że jest za bardzo analogowo z tymi brązami. W sensie pewnie coś bym robił może o. dostałem wiadomość i myślę, że wiem, co to za wiadomość. A może nie. Adam, tak. Trafiłeś na swoje zdjęcie, właśnie, właśnie jest na, na wykończeniu. E, zobaczcie, że w momencie, kiedy dodałem, e, dodałem mój preset, to tutaj z tyłu bardzo dużo rzeczy się podziało, których wcześniej nie było. Więc jeżeli to tło było mocno wyjaśnione, to nie widzieliśmy tych wszystkich przeciemnień, tych, tych wszystkich rzeczy, które tam z tyłu powstały. I no problem. Pamiętamy, że e, możemy tutaj dużo jeszcze w tym tle zdziałać. Czekajcie, mój telefon, jak jest tu, Myszkę mi zaburza, w sensie gdzieś tutaj jakieś zniekształcenia powstają. OK, czyli dotąd jest w miarę OK. Wybiorę sobie jeszcze raz tło. Maski się nie przenoszą, to znaczy, jeżeli wejdziecie do Lightrooma i wrócicie ze zdjęciem, to te maski, które były tworzone tutaj po prawej stronie, i już ich nie ma. one się nie tworzą. I teraz. Jeżeli mamy dużo takiego syfu z tyłu, to możemy na przykład. Uch, czekajcie, 99% RAMu musimy zamknąć Photoshopa, bo nam wywali wszystko. Ok. Schodzi. Schodzi, nie rozłączy nas. Klikamy sobie kontrast i schodzimy sobie z kontrastu. Po to, żeby te kontrasty z tyłu je jak najbardziej rozmyć. Możemy dodać sobie jeszcze przejrzystość w dół i zobaczcie, jak. Z tyłu te maski powoli się wygładzają. Okay. No i teraz tego tła trochę ściągnąć, i jest to już o wiele bardziej naturalny efekt. Nasza postać jest bardzo prześwietlona, i to nad tym też warto tutaj popracować. Co się tutaj dzieje z tą myszką? Ona w ogóle nie jest nieresponsywna. Będziemy musieli prawdopodobnie zamknąć na chwilę. Lightrooma bo zebrał RAMu tyle co 10 laptopów, ale gdybyśmy mieli to w ten sposób zostawić, to jeszcze bym wykadrował. Kadr nie jest najgorszy, wcale nie jest najgorszy. Jak ktoś chce szczepiać, że ręce ucięte, to może, ale nie musi. Ja bym wybrał pewnie bardziej portretowy, gdzieś 5-7, żeby jeszcze te oczy wyżej miejscowi. Zobaczmy, jak mi to gra. Nie, nie grasz tak dobrze. Nie grasz, tak dobrze. Jakbym wyciął te paluchy, tak trochę tutaj, tak tutaj. Standardowe w tym ujęciu jednak będzie lepsiejsze, czyli tylko trochę z góry ściągnę. Niedużo. Tak, tak, mi dużo bardziej chodzi i chyba jest trochę przekrzywione, ale to już oczywiście zostawiam Wam, nie? Bo pytanie, co chcecie mieć proste? Czy tą ławkę na dole? No jak ma głowę przekrzywioną, jest tak. Tak, tak ble, tak ble. Jak to moja córka mówi. Prześwietleń możemy trochę ściągnąć, też nie. Z tym prześwietleniem nie jest tak źle. I na sam koniec dodam tylko winietę, ale już na całość czyli nie będę zostawiał, jakby tego tła w tyle. Klikam sobie w ten sposób, odwracam maskę. Pokażę Wam, gdzie ona jest zaznaczona. Tutaj i delikatnie ekspozycją i highlightami. Schodzę, żeby jeszcze bardziej podkreślić twarz postaci. Przed, po. Może nawet trochę w dół. Czekajcie, zmienię troszeczkę jeszcze. Jak mówię za cicho, to to piszcie. No i okej, okay, porównajmy zdjęcie przed i po. Do tego potrzebujemy, o, tutaj. Wirtualnej kopii przełożymy sobie zaraz te zdjęcia. Klikam N, zaznaczając wszystkie. O, panie, czy nie mogę przesunąć? Widziałem przesunięcie, musi wybaczyć, więc zaczynamy od prawej strony. Po prawej zdjęcie, które było. Nie, coś nie działa przy to nie jest początkowe. Aha, dobra. Ctrl Shift R. I teraz więc od prawej strony zdjęcie, które dostałem, zdjęcie, które delikatnie poprawiliśmy do retuszu, a po lewej stronie zdjęcie, które zrobiliśmy. Jeżeli widzicie taką delikatną siateczkę, która tu się pojawiła, to ona występuje z tego powodu, że dodaliśmy ziarno i w Lightroomie, dopóki nie powiększymy tego zdjęcia, o, tak jak widzicie tutaj w, w developie, tylko on robi nam podgląd, to zmniejsza jego rozdzielczość i powstaje taka siatka. Czasami powstaje też przy eksporcie, więc trzeba o tym e, pamiętać. Natomiast kiedy zdejmę to ziarno... Chodź tu, ziarno. Ziarno. Gdzie są szczegóły? Są. O Boże, nie szczegóły. Przepraszam. Pff, efekty. Ziup. Zmienię sobie je na zero. To widzicie, że całkowicie ten efekt zniknął. No ale ziarno to ziarno. Ctrl-Z. No. Ctrl-Z. <grym> Ctrl Odrę, bez ziarna to nie ma. Nie ma życia bez ziarna. <grymne> no. Mam nadzieję, że efekt Wam się podobał, ten, który zrobiliśmy od pierwszego zdjęcia do ostatniego. Jeżeli ktoś nie wszedł teraz, no to może cofnąć sobie później live. A. I teraz przejdziemy do Marysi. A, tylko zaznaczę. Te rzetelne brązy, czyli to wszystko, co jest w presetach do pobrania, które możecie pobrać, ja je dodam, bo one są u mnie, u Was ich jeszcze nie ma. Czyli jeżeli teraz pobierze, pobierzecie presety modrego, to nie będzie prawdopodobnie rzetelnych brązów i portretowych brązów modrego. One są za free, tak jak wspominałem. Jest też instrukcja do tego, jak, z, jak je stosować. Myślę, że Wam się mogą przydać. I jeszcze proszę Was, skoro już tutaj przyszliście i jesteście, zanim przejdziemy do kolejnego zdjęcia, wejdźcie proszę na, na mój kanał i Zostawcie tylko wyświetlenie. Lajka nawet nie musicie, ale już to wyświetlenie, żeby ten film się tutaj bardziej pingował. Czyli, Czy to Lampa dla mnie? Pierwszy film, najnowszy na kanale Fotoprzygoda. A ja już tutaj schodzę w dół. Idziemy do zdjęcia Marysi. Zasada znowu prosta. Marysia. Rozmyte masz trochę to zdjęcie, ale Marysia jest artystką, to nam może. E, mamy tutaj takie fajne boki. Żółty i zielony kolor. Jakbyśmy chcieli sobie taką ściągawkę zrobić, to możemy sobie wejść na to nasze koło kolorów. I, I tylko patrząc na koło, mamy je też w Lightroomie zobaczyć, że zielony i żółty leżą tutaj obok siebie i moglibyśmy stworzyć jakąś dodatkową harmonię do tego, gdybyśmy chcieli. I przejść sobie zobaczcie na tą zieleń tutaj. I żółci, mamy taki analogowy. Jup, jup, Analogowy, moje dziwne jakieś tam. <laughs> Jeszcze zmęczony jestem. E... No, ale możemy stworzyć jakąś harmonię kolorów do tego. Widzę, że Marysia jest trochę tutaj zimna, e... więc zobaczę, jak wyjdzie z automatycznym balansem bieli. Totalnie źle. Więc klikam Ctrl Z i ja bym tego ciepła trochę dodał. O, dla mnie jest fajnie, jak jest dodane. Zaznaczę sobie od razu postać. Myślę, że jak zaznaczę obiekt, to Lightroom powinien dać radę, dlatego że on wykrywa ostrość. Dla niego najważniejsza jest ostrość. O, proszę. Marysia idealnie jest zaznaczona. Ponieważ mam zaznaczenie żółte, ona jest żółta. Nie musicie zmieniać za każdym razem. Możecie pracować całe życie z czerwonym i, i będzie cacy. To tutaj tak. Jasności dodał z automatu. Dodam sobie trochę kontrastu. I tu właśnie dodałbym tej temperatury. Zobaczcie jak jest tak. To wygląda jak z Wiedźmina, <noise> a tutaj ten żółty kolor zaczyna pracować i, i podkreśla to, że tam było ciepło, że jest słońce. Możemy dodać jeszcze trochę saturacji, nie za dużo. Jak dodamy saturacji, już się powiększy ten ten Lightroom. Czekajcie sekundę, na całe 30 sekund zrestartuję tego Lightrooma. Bo ten RAM mam, nam zeżre po prostu jak głupi. Nie twórz kopii zapasowej, może nic się nie wysypie. Jak dotąd dajemy radę. Nowy notatniczek do, do tych. Czekajcie, twój styl 2024. Dostałem od Kamila, od tego modela, którego widzieliście przed chwilą. Dobra, już że mi się odpala. A tu mam jeszcze tak, póki się odpala, pokażę Wam Uo. Cztery rozładowane akumulatory od Newella, dwa na USB-C, a dwa na nie USB-C, i będzie o nich filmik lada chwila. Jedną rzecz, którą mogę wam teraz powiedzieć, bo to będzie krótki film, to że te na USB-C mają większą pojemność niż te nie na USB-C. Czego wcześniej nie zauważyłem. Ale mam ich dużo, jestem happy. Jestem bardzo happy, że mam dużo akumulatorów. Lubię dużo akumulatorów. Zawsze lepiej więcej niż, ma, niż mniej, nie? Przejdę do... No Marysia, co? Nie jest hot? <laughs> no w sensie, że z zimnym balansem bieli. Weź, przestań, Marysia nas tutaj pogoni. Z Marysią się nie zadziera. Dobra. To jesteśmy już w naszym... W naszym Lightroomie. Witam was ponownie. E, Okej. Okay. Zaznaczmy jeszcze tą maskę, bo nie wiem, czy ta, ta biel się. Nie jest trochę tego ciepła. No, i jakby patrzeć z perspektywy takiej, czego to zdjęcie potrzebuje, to dodam trochę tego i zdjęcie jest gotowe. I jeszcze może ten, Może jeszcze trochę kontrastu. Plus ta krzywa. No i mam piękne zdjęcie. Dobra, a teraz powiem Wam tak szczerze, co mi tutaj przeszkadza. W sensie to drzewo podnosi tak samo nogę jak Marysia. Czyli jeżeli zobaczymy tutaj bryłę Marysi, no to ta noga pięknie tu zagrała, tu jest dynamika, nie? Ta woda leci. Ale to drzewo też jest pochylone w ten sposób, jakby tą nogę podnosiło, więc ja ten konar i ten konar tu bym usunął. I Lightroom może sobie z tym poradzić i czasem mu to wyjdzie, jednak przy takim rozmyciu może wyjść to różnie. Dobra, tu jest OK w miarę. Jeżeli będzie ok, no to będzie ok. No powiedzmy, że jest ok. Patrzcie też przez to, gdzie zdjęcie będzie wykorzystywane. To znaczy, jeżeli będzie do druku, to trzeba robić zbliżenia i zobaczyć, czy on tego nie pochrzani bardzo. No dobra, tutaj dał radę. Więc ten też mi przeszkadza. Słuchajcie, albo na grubo, albo wcale. No tu trochę sobie nie poradził, właśnie, czekajcie. No jako tako, nie wygląda to fajnie wcale, atrakcyjnie, jak tak powycinałem. Więc dużo lepiej sprawdzi się Photoshop ze jajem albo coś, no ale nie jest najgorzej. Przed i po myślę, że naprawdę dało radę, więc zostawmy to w ten sposób. I zobaczcie, że te dystraktory od razu odeszły. Od razu nie ma już tych takich dodatkowych tekstur, które jakby nas odsuwają od postaci, ale to tylko jeżeli zamierzamy je zostawić. Ja bym tutaj zrobił o wiele bliższy kadr dla Marysi, Coś taki obrazowy, węższy. I to to głównie ze względu na to, że Marysia oczywiście jest tutaj najważniejszym obiektem na zdjęciu, ale mamy tutaj dodatkowo dynamikę. I tą dynamikę bardzo e, warto podkreślić. I e, ja chcę zrobić tutaj coś po swojemu, bo wiem, że Mar Marysia bardzo ładnie retuszuje swoje zdjęcia. E, jeżeli dodamy tutaj jasności, to zobaczcie ta poświata, która była... Ze względu na to, że słońce idzie prosto nam na obiektyw, czyli tak, pewnie była jakaś otwarta przysłona mocno. F2,5. No, przy F2,5 dużo światła kierowanego w soczewkę będzie powodowało takie rozmycie. Jedynym aparatem, który powoduje to, znaczy obiektywem, który minimalnie y y y y pokazuje ten efekt idealnie go. Usuwa to jest 512 2 G Mastera od sony. Ona naprawdę walicie pod słońce i ona ma, mało tego rozmycia pokazuje. No ale dobra, mamy sobie już to, to rozmycie, więc jeżeli dołożymy tej ekspozycji, to zobaczcie, że mamy coraz mniej kontrastów. Gdybyście zastosowali przysłonę F4, 5-6, no to tego rozmycia byłoby mniej i mniej i mniej. Jeżeli byście przysłonili ręką albo założyli jeszcze jakiś kołnierz e, na aparat, no to jeszcze bardziej. Bo moje dziecko zasnęło. to znaczy... Prawdopodobnie nie będzie nas wiecie, krzyczało. Zobaczmy, dodajmy teraz temperatury do całości i zobaczcie, jak się robi fajnie i żywo. Powinniśmy zrobić to presetem, ale w tym kierunku będziemy pewnie szli. Marysia jest tu mało centralnie z tym efektem, przesuniemy sobie ją. Dobra. Co ja bym zrobił w Photoshopie? Oczywiście powyczyścił te rzeczy, tutaj pewnie coś podblurował, zrobimy taki epik, ale zostańmy jeszcze chwilę w Lightroomie. Zaznaczę sobie. I jeszcze raz maskę postaci, po to, żeby nie mieszać tych efektów. Jeżeli e, tworzę kilka masek, to dlatego, że część efektów chciałbym e, usunąć albo wyłączyć, pozostawiając te, które były już na dole. E, dodałbym sobie teraz, zwłaszcza, że Marysia nie ma tej pełnej ostrości, dodać trochę tekstury. Patrzcie, co już się będzie działo. Ta, ta sukienka, która nie miała konturów, nagle ma. I trochę przejrzystości. Przejrzystość będzie robiła złe rzeczy z twarzą. Dlatego nie chcemy dodać jej za dużo, zwłaszcza przy portretach. No i dajmy sobie z 4. Tej tekstury też dodajmy gdzieś tyle. Przed po. Jest już całkiem fajnie. Teraz dodałbym bieli. Pamiętacie, jak dodawaliśmy w tych sportowych zdjęciach życia, jak było dużo słońca na początku filmu, no to tutaj zobaczcie, jak to zaczyna żyć. Przesadzimy, no to oczywiście będzie wklejona. Jasnością będzie to wyglądało tak. Czyli to nie jest ten sam efekt, że dodamy sobie ekspozycji. Jak dodamy samych bieli, to tutaj dodajemy życia. E, możemy trochę świateł ruszyć, zwłaszcza, że światła są tutaj tak mocno w siluecie. Kontrastu już dodaliśmy, zobaczmy przed i po. Myślę, że na razie idziemy w dobrym kierunku. Mało podkreślona, mocno podkreślona. Dodałbym tu jeszcze winiety na pierwszy plan, bo szukamy punktu, który jest najjaśniejszy. Czekajcie, trochę, trochę przesadziliśmy chyba, bo teraz tak patrzę na to tutaj. Może aż za bardzo jest wklejona. Światło zostawimy trochę. OK. Tyle będzie cacy. Możemy dodać jeszcze trochę wyostrzenia. Okay, jeszcze milion wiadomości. <laughs> Dzięki za wiadomości. Hmm. Spróbujmy nowej funkcji Lightrooma, którą prowadziliśmy ostatnio. Zobaczymy jak działa po aktualizacjach. Czyli blurowania tła. Znaczy no bokeh. Czyli rozmycie soczewkowe, które zostało dodane, czy to jest soczewkowe, to tak dyskutowałbym. Bardziej jest to trochę nieudolne zastosowanie efektów w Photoshopie. Ok, no i on pokazuje, gdzie mamy punkty ostrości, te przynajmniej, które wykrył. Tu jest nasza postać. Zobaczmy intensywność rozmycia. No, już przycina, już przycina, już 88% ramów. Przed i po. Widzicie konary z tyłu? No, to lepiej to zadziałało niż ostatnio. To znaczy, zobaczcie, że rozmył tylko niektóre krople wody, co jest bardzo na plus. Zrobił to w miarę szybko. Zobaczmy linię tutaj przy Marysi. No mniej, mniej na pewno naturalnie niż obiektyw, ale możemy ten efekt zmniejszyć, tak? to znaczy możemy dodać go tylko trochę. Zostawmy sobie. Zostawmy sobie. Nie, niech, on, niech ma. I na tym etapie podszedłbym już do Photoshopa. Czyli edytuj w Adobe Photoshop 2023. W 2024 otwieramy kiedy? Wtedy, kiedy chcemy skorzystać na przykład z AI, z wypełniania generatywnego. A dlaczego nie korzystać z 2024 teraz? No bo jeżeli zaczniemy robić coś z AI, to on zżera tak dużo ramu, że mało kto z nas jest na to przygotowany. Jest bardziej ramożerny, ma więcej konfliktów i potrafi się po prostu wysypać. Dlatego póki jest ten 2023, to jeszcze można spokojnie na nim polegać. Poza tym 2024 nie obsługuje wszystkich wtyczek. I to też jest problematyczne, że te wtyczki się po prostu wysypują. Dobra, łapię sobie łatkę. trawa mnie w jest taka. Przyciągnę. Przepięknie. Teraz tutaj troszeczkę wyczyścimy Marysie, że tak, że tak powiem. Tutaj coś zmienimy. Tutaj patrzę co. Dobra. Zobaczymy, czy odpali się nasz delicious, żeby było szybciej. Jak się odpali, to spoko. Jak się nie odpali, no to no co zrobimy? Enter. On teraz powinien stworzyć kilka masek, podmasek i masek masek. Czyli czy wszystko, co robiłem wcześniej z separacją, to on tak jakby tą separację robi na jakimś poziomie. Ja mogę sobie teraz po prostu pędzelkować i zobaczcie, co się stało na nodze, że te detale, nie wiem ile widzicie tutaj. One się zmieniają. Mogę sobie wziąć to na 100%. O, będziecie widzieli bardziej. Jeżeli jest dużo tekstury, to to będzie wyglądało gorzej. O. Ale nie mam żadnych śniaków. Wiecie, jakieś tam zabrudzeń, które złapał obiektyw. O, na przykład takie. Możemy uprasować trochę ubrania sobie tym efektem. Powiedzmy, prasowania, nie? ale zobaczcie, jak to pięknie działa z tym prasowaniem. Normalnie możecie też wyprasować wieloma metodami, na, na przykład separacją częstotliwościową, tkaninę w taki dość szybki sposób. Tylko pamiętajcie, żeby nie tracić też tutaj za dużo tych detali, bo te sukienki często są bardzo fajne i tych detali nie chcemy tracić. O, Uprasowana, pyk, pyk. Ale czy to tak lepiej wygląda? Może niekoniecznie, nie? Że trochę tej dynamiki straciliśmy. Na ciążowych bym robił. To powiedzmy zostawmy. Ok. Zaznaczam warstwy. Scalam, ale dzisiaj długiego live'a mamy, nie? <laughs> Teraz Marysia wygląda jak milion dolarów amerykańskich. No Marysia zawsze wygląda jak milion dolarów. Eee. Czekajcie, widzę, że. No, długo dzisiaj jesteśmy już 201, 58 Transmisje równoległe jedne. <grywa> Dobra, zaraz kończymy więc spokojnie. E, więc zaznaczam sobie e, jeszcze tylko. Czekajcie, kontrolę dwie twarz nie zaznaczyłem. Więc wszystkie jakieś takie rzeczy, które możemy na szybko zrobić, które światło a my nie chcieliśmy. Białą oczywiście warstwą. To możemy tutaj szybciutko zrobić. I na przykład do fotografii ślubnej to jest przez super bo to przyspiesza niesamowicie pracę. I to, że możemy w Lightroomie coś takiego też zrobić, nasz mam taki preset w Lightroomie, to też niesamowicie Przedpo. Pamiętajcie, że jak macie dynamiczne, ostre światło, to ono będzie podkreślało wszystko, czego nie chcemy podkreślić. E... Faceci mają lepiej, nie? Bo w sensie my, jako płeć brzydsza, nie mamy żadnego problemu z tym, że nasza twarz jest podkreślona w jakiś taki totalnie negatywny sposób, czyli że mamy bruzdy na twarzy i że nam zmarchy widać. Nie? Dla nas to jest cacy. Jak to się mówi, im więcej blizn, tym więcej historii. Nie? <grywy> Także tak, dobra, więc poprawiliśmy tutaj kilka rzeczy. Teraz Ctrl Shift X i wchodzę do formowania. I teraz z takich tanecznych, co ja lubię robić, to lubię to wszystko wydłużać i to zrobimy inną techniką, czyli w sensie, żeby nogi były jeszcze dłuższe, takie tak bardzo pot bardzo po A my tu sobie tylko w tej pozie troszeczkę poprawimy linię. W sensie my teraz nie wyszczuplamy, Marysi, tylko dodajemy linię. Chcesz, żeby ta noga szła w miarę po jeszcze prostszej linii, a ona tak sobie tutaj zakręca, nie? Bo ja się nie znam, na, jak to się nazywa, czy, czy tu puęty, czy nie puenty, ale no tutaj się trzeba znać na, tym, na tych pozach tanecznych. A Marysia, tańczyć to to ona umi. Uwierzcie mi, umi w końcu uczy i to bym chciał podkreślić żeby to było jeszcze takie bardziej no i po pierwsze bo mogę nie to znaczy nie ustalałem z Marysią jak ja będę to photoshopował ale tak mi to bardziej siedzi dodam jeszcze trochę tutaj tych włosów okay. reszta jest cacy Maryś nic nie brakuje i teraz zobaczcie jak ja sobie to rozszerzam klikam sobie rozszerzenie kadru wyciągam sobie go w dół klikam sobie enter bez żadnej częstotliwości z czegokolwiek zaznaczam sobie zdjęcie odtąd odkąd chcę Wydłużyć postać trochę powyżej stopy Z całym obrazem w dół Klikam sobie prawy przekształcanie swobodne Oraz drugi raz prawy Zniekształć I teraz Delikatnie wydłużam sobie nogę aż do ziemi <grym>, Nogę aż do ziemi Oczywiście nie chcę przesadzić przesadzam tutaj dlatego że Że mogę Zobaczmy sobie przed Pewnie zabrałem Marysię trochę gracji, ale no. Przepraszam. <laughs> e Mogę zrobić sobie tak samo na boki, jeżeli tego kadru mi brakuje, jeżeli chcę zachować proporcje. To jest bardzo łatwa i bardzo szybka technika. Pamiętajcie, że e powstaje tutaj jakaś e zmiana, i tą e zmianę, którą, której dokonujemy, ona wpływa na wszystko, co jest w kadrze. Czyli e rozciągamy drzewa, rozciągamy te krople, i to trzeba mieć e na uwadze. delikatnie z tym wszystkim pamiętajcie ja tutaj tylko przerysowuję to co to co chcę podkreślić przekształcenie swobodne można oczywiście w Photoshopie zrobić na wszystko akcję. i później je sobie tak tutaj poukładać dużo nie dużo i ctrl s mi tutaj wystarczy ale możemy sobie zrobić na szybko w Lightroomie spokojnie zaraz kończymy Dobra. wrócił, wrócił, Więc zamykamy sobie Photoshopa zobaczcie od razu, że zmienił się format czyli tu mieliśmy ARW, to jest mu RAW z Sony a tutaj mieliśmy Tifa. Dobra. Przytnę to co skrzeniłem. To jest znaczy, czyli po rozszerzeniu klikam R. Po rozszerzeniu zostały białe pasy. I ostatnie co mi zostało przed presetem zaznaczam tło. I teraz ja to nasze tło bym trochę jeszcze przyciemnił. Żeby jeszcze tą naszą modelkę bardziej podkreślić. Znowu dodam trochę bieli, żeby... Zobaczcie, jak ja ściemnę za bardzo, to ona znowu za bardzo wychodzi z tego tła. Natomiast jak dodam bieli, to ona cały czas w tym, w tym tle jest. Jest ciemniej, ale dynamika pozostaje, nie? Zobaczcie, jak jest tak dużo słońca. Przed... Przed i po. Czyli jeszcze bardziej ją z tego kadru wyciągnęliśmy. Teraz dodamy jeszcze raz tło. Ściemnimy je aż za bardzo i znowu odejmiemy gradient radialny. Możemy ustawić większe przejście, możemy zmieniać ilość tego. Nie chcemy super wielkiej winiety, chcemy, żeby nadal było naturalnie Nie chcemy też kontrolować jedną rzecz, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. To znaczy. Przed po. Zobaczcie, co dzieje się po prawej części zdjęcia. W momencie, kiedy dokładam winietę, po lewej nie jest tak dużo ciemniej, bo z tamtej strony e, jest słońce. Natomiast po prawej, gdzie mamy więcej cieni, one są bardzo mocno teraz podkreślone, więc mogę albo mi się ten, e, albo odjąć tą winietę z prawej strony pędzelkiem czy czymkolwiek, Albo rozjaśnić później drugim filtrem. Ja sobie wybiorę odjęcie. Klikam sobie pędzelek. Włączam nakładkę i tylko tu, gdzie są cienie, wycieram. Może trochę na tej trawce jeszcze. Zobaczmy teraz, jak działa nasza maska. Wiem, trochę z tego jeszcze bym odjął może z tych cieni. Ale do tego wykorzystam sobie już gradient liniowy. I zdejmę prześwietlenia i minimum ekspozycji. Zduplikuję maskę. I przeniosę ją na drugą stronę i odwrócę. I teraz mam taką samą maskę po lewej i po drugiej stronie. Znaczy po lewej i po prawej. Mogę zastosować tutaj trochę inną moc. I teraz Marysia jest dopiero podkreślona. Coś nadal chyba słabo ten kadr. Może jeszcze bardziej w lewo. Czyli sylwetka jest na centrum, głowa wraca do centrum. I teraz zobaczmy, jak zadziałają e, presety na naszą postać. Jak dodamy kontrastu, to mamy dużo pięknego życia. Jeżeli chcemy zostawić takie kolory. E, ja bym wywaliła jeszcze ten pniak wychodzący z głowy. E, znaczy, no jeżeli chcesz ten cały konar wywalić, no to spoko, nie? tylko że tutaj jest dużo, i tak dużo tutaj cieniami podkreśliliśmy i, i to będzie się cieło. Ale myślę, że łajna, tylko zrobić trochę pusto też, nie? I nienaturalnie. Możemy sobie wejść jeszcze do tego, ale to, to, to czekajcie, zrobimy to w jaju, tylko weźmy jeszcze któreś presety. Ja przeważnie, jak robię zdjęcia, to robię i czarno-białe, i w kolorze, zależnie od tego, co kto potrzebuje. W czerni i bieli jak i w kolorze będzie to super wyglądało. Zobaczcie tu, ile jest dynamiki. O, albo tutaj. Tylko, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jak przejdziemy sobie do czerni bieli, to wszystkie rzeczy, które ginęły w kolorze, bo kolor też nie tylko, że podkreśla, ale potrafi pewne rzeczy wyłoszować, trochę je wymyć, to tutaj wrócą. I to są wszystkie rzeczy, które mają teksturę. Czyli tak, konary na górze i drzewa, trawa na dole. I to słabo podkreśla ilość tekstury, którą Marysia już podrzuca do góry, czyli nie dość, że sukienkę, to całą wodę. Więc o tym trzeba e, pamiętać. Chyba, że zrobimy super efekt kreatywny i zrobimy sobie tilt shift'a. Utwórz kopię wirtualną. Przejdź sobie tutaj. Wybierzmy sobie mój standard. Dodajmy maskę. I teraz pojedziemy po bandzie, nie? Tak, ale tak po bandzie po bandzie. Wybierzemy całą teksturę. Całą przejrzystość, wszystkie kontrasty w dół. Wszystko, co możemy rozmyć, rozmywamy, żeby jeszcze roz, rozpierdzielić bardziej tutaj ten obraz. Trochę rozmyte, może być. Gdzie jest ostrość? Jeszcze gdzieś jest ostrość. Usuwanie zamglenia. żeby trochę ściągnąć w dół. I zjeżdżamy jeszcze ostrością. I teraz tak samo duplikujemy maskę. Odwracamy ją do dołu i robimy coś takiego. I teraz stworzyliśmy niedoskonałość, która mogłaby powstać w obiektywie, w obiektywie Tilt-Shift. I do takiej czerni-bieli, zobaczcie, że to pięknie gra, z czegoś takiego do czegoś takiego. Tu, gdzie Marysia jest pięknie podkreślona przez Flare, ale jednak dużo się dzieje w kadrze, do miejsca, w którym Marysia wychodzi jak, nie wiem, brakuje mi tego, nie Diva, <grywa> to, że zaraz nie było, e, jak, e, jak się nazywa, Sarna, dzisiaj złe, złe słowa mi przychodzą do głowy, e, jak się nazywa, Pani Jeziora, jak Pani Jeziora wychodzi i mamy przed, mamy po. Czerniała mi się jeszcze bawić, jeszcze bardziej podkreślicie, że nas tam wlazła. Po prostu to co robimy, to skupiamy uwagę na naszej postaci w taki bardzo, bardzo e, istotny sposób. Jeżeli mamy dużo dynamiki, to chcemy, żeby ta tekstura na dynamice była skupiona, a nie na wszystkim, wszystkim dookoła. Do tego pnia potrzebny jest twardy pędzel. No. <grytanie> Dobra, wróćmy na chwilę do koloru. Dużo tego koloru tutaj weszło. Zobaczmy, czy z tych moich coś tam się nadaje do. ja są czarno-białe. Mleczny dzień za bardzo to rozmyje. Nasze brązy wyglądają całkiem fajnie. Brązy, przez to, że uderzają kontrast, jeszcze bardziej podkreślają to, że te, te maski nakładaliśmy. No ale możemy sobie tutaj trochę tego. Też może inaczej to zrobić, zmniejszyć jaskrawość. Gdybyśmy dali więcej świateł, to może by to korzyło. Średnio mi się podoba, ale, ale jest to jak, jakaś baza. Dlaczego by nie? Miałem tu jeden taki, który by fajnie działał. Tyle, że chyba go przerzuciłem do innej zakładki. Gdzie są moje zakładki? To są analogowe filmy. Gdzieś miałem te ślubne. Gdzie co? Po przeinstalowaniu Lightrooma yy, pogubiłem chyba jakieś moje. Gdzieś były te ślubne moje. Gdzieś to były takie fajne do zieleni. O, to na pewno ten. <laughs> Niektóre to są takie złe. O, zachody słońca to chyba było w tym. Muszę wybaczyć, że on zacina, ale no niestety. maski podokładał. Nie, on totalnie mi nie gra, więc, więc jakby jeżeli mi nie gra, to pewnie wchodził do standardów, czyli gdzieś tutaj i bawił się balansem Bieli. Nie, żadne mi nie idą, po prostu nie mam, nie mam dobrego dnia na, 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 na ten... Na, na wyszukiwanie presetów. Czekajcie, czemu on mi się ten... Mój Boże, już się pogubiłem. Czekajcie. Ustawienia, historia. E, temperatura zostawię. Prestonują brązowy trójkąty. Tutaj. Dobra. Gdybym chciał dopracować kolor sam, bo prezent mi żaden nie siedzi, no to oczywiście muszę mieć jakąś ideę, muszę mieć coś, co. Jakąś inspirację, która pchnęła mnie do tego zdjęcia, no bo inaczej mi to nie będzie grało. Nie? Jeżeli chcę spasować ten żółty z zielonym, to mogę popracować sobie albo na krzywych. Mogę pracować sobie na gradacji kolorów i na przykład, jeżeli tu jest dużo świateł, to mogę sobie podrzucić bardziej pod ten żółty, który występuje, żeby tutaj bardziej jeszcze zsynchronizować z tym naszym kolorem, jak tam być jakiś monoton, mogę dorzucić to do cienia. Mogę robić tutaj dużo rzeczy, które będą mi wpływały na, na lepsze zgranie tego zdjęcia, na jakby powstanie większego kontrastu, bądź braku kontrastu, zależnie od tego, czego będę w tym zdjęciu szukał. Jak chcę wyrzucić te zielenie, mogę wejść sobie po prostu na kolory, choć kolory mieszalnik kolorów i teraz możemy albo zaznaczyć pineską dany kolor albo wejść na punkt koloru i zaznaczyć dany kolor i sobie go już tutaj zmieniać tak jak chcemy e, możemy dodawać jego mocy no, nie umiem, no. Po prostu nie mam, nie mam weny na, na ten kolor. Ja bym poszedł właśnie w te brązy, tylko bardziej w Photoshopie na maskach bym się pobawił. Po co żółtą sukienkę zakładałaś? Nie pasuje mi. Natomiast grunt żeśmy... No serio Maryśie, ja bym poszedł w czernie-biele, ale idziemy w, tych, w tym kierunku, który nam pasuje. Usuńmy sobie ten punkt koloru, ja przeważnie tak sobie działam, czyli wchodzę sobie tak gdzieś na zielony, wchodzę sobie tam na nasycenie to sobie zmieniam, barwę sobie też na, na zieleniach i żółciach I teraz tak, słuchajcie, zobaczcie ile, ile jest zieleni tutaj, tak naprawdę, którą on wykrywa, a ile będzie w żółciach I w żółciach będzie nam i modelka i trawa, więc będzie to działało na wszystko ale pewnie gdzieś to, tutaj w to złoto bym szedł, potem usunąłbym pewnie zamglenie, żeby trochę więcej kontrastu tutaj odzyskać. Raczej na pewno zrobiłbym to, co robiłem tutaj, czyli dodałbym te dwie maski, które usuwają teksturę. Możemy sobie je bardzo łatwo skopiować. Jeżeli nie podpisujecie masek, tak jak ja tutaj nie podpisałem w tej chwili, to będzie, to musicie wejść z powrotem, żeby je przenieść. To jest maska czwarta, kopia i maska czwarta, więc kopiuj. Nie zaznaczaj nic. Warta kopia. Kopiuj. Ok. Siłę maski oczywiście możemy zmniejszać, zwiększać, zależnie od tego, ile nam jej pasuje. Więc nie bójcie się, że nie będziecie mieli nad tym kontroli, bo zawsze macie kontrolę w Lightroomie nad, nad tymi zmianami. Znaczę jeszcze naszą postać i dodam jej więcej kontrastu. Znaczyłem zaznaczyłem postać, tło zaznaczyłem. Wybisz obiekt. Jedna dam Marysi jeszcze więcej kontrastu. Co się stanie, to ona się trochę jeszcze bardziej wtopi tutaj. I trochę zabierzemy czerni. I tą trawę zostawiłem, aż moje. Ten, jak się nazywa? Moje. Niedopatrzenie, wybaczcie. I teraz barwa idzie. Jest ta zielona trawka. Była zielona już nie jest zielona. I w takim monotonie pewnie bym to zostawił. Gdyby tu było więcej ostrości na tym zdjęciu, no to by było lepiej. Więc wrócimy sobie teraz tylko do Photoshopa 2024 w dwóch... E, edytuj wy. E, Oryginał. E, wrócimy tam po dwie rzeczy. Pierwsze to, żeby spróbować usunąć przez generatywny AI e, te konary, jak to Marysia nazwała z góry. A, Marysia, specjalnie wybrałem ci to zdjęcie, żeby za łatwo nie było. Dobrze, to słuchaj, nie ma motywatora pieniężnego, nie? <noise> jeszcze wiesz, churc jeszcze z tyłu dorobił. OK, i teraz zobaczcie, co się stało. On otworzył nam zdjęcie, tylko bez koloru, bo wybrałem. Wybierz oryginał. E Czasami dzieje się tak, że jeżeli otworzycie oryginał i potem dokonają się zmian, na przykład zrobicie liquify, to on zostawi tą całą nakładkę, wszystko, co tu zrobił w Lightroomie. I będzie ok, ale czasami on usunie wszystkie zmiany, więc to, co warto zrobić, to albo otworzyć jako kopię, albo co jest, co jest dużo łatwiejsze, albo utworzyć kopię wirtualną po tworzeniu, jeżeli zapomnieliście. I to, co on zmieni, to wszystkie logifaje na obu zdjęciach, natomiast w tym nie zmieni kolorów, znaczy w tym drugim. Dobra, no to co? Usuwamy konary. <laughs> Czekajcie, tu jest 2023, coś mi się ten. Nie o systemie, pokaż mi, zaznaczmy coś. Nie, jest generatywnie, dobra. No to cóż. Zaznaczmy nasz konar. Wybieram sobie lasso wielokątne. Jest, końcówka jest. O mój Boże, odznaczył. Co za... Co za jup, jup, jup. Robię wielokątnym, dlatego że wielokątne jest e, dokładniejsze. Jest dokładniejsze. Mogłem po prostu zaznaczyć niebo, ale w, gdzie w tym zabawa. O mój Boże. Czy ja jestem ślepy, czy... Czemu mi się nie chcesz połączyć? Co za dziad? I tak, słuchajcie, 4 miliony lat później, nie? Modry nadal zaznacza. Ble, ble, ble. 90% to dlatego, że on mi się po prostu wiesza. E, dobra. I klikamy wypełnianie generatywne. Blue Sky. Możecie pisać po polsku, bo on rozumie. Po polskiemu nawet. A, no i robię to tak z dupy od razu mówię, bo przecież mogłem zaznaczyć <grym> zobaczcie blue <sky> O. Nie jest tak najgorzej z tym niebieskim, ładnie harmonizuje się tutaj z, z sukienką. Ale mamy nadal konar. Więc... O, jakiś wiatr widzę jeszcze był. Więc zróbmy inaczej. Zaznaczmy sobie obiekty. Zaznaczmy sobie naszą rysę. sobie Ctrl Shift. Chociaż nie, jeszcze nie. Zaznaczanie. Zmień. Rozszerzanie. Rozszerzmy sobie 8 megapikseli. Tutaj ramka będzie większa. Ctrl Shift. I wypełnianie generatywne. Hmm. Jezioro i widok na góry. Myślę, że to będzie porażka, ale do, dajmy. Dajmy szansę. Opluje się, czy się nie opluje, kiedy zobaczę efekt. <grym> By the way. Nagrywam teraz z Sony A i daję radę. O, proszę, no. Czekajcie, odznaczę. No i słuchajcie, no i AI poradziło sobie ze wszystkim. Marysia wygląda 100%. Słuchajcie, no, no, no sztuczna inteligencja idealnie to zaznaczyła. Tu, tu nie ma po prostu błędu. Tu jest wszystko tak, jak natura by chciała. Ja pierdzielę. I ta noga, przecież no, no widzicie ten ruch, to, to rozmycie, to jest, to jest po prostu klasa. No. Zobaczcie, te papiloty we włosach. Nie no. E, AI nawet przy dobrym zaznaczeniu często daje e, ciała. To dajmy mu dużo prostsze zadanie. Chodź, panie ai -u. Zaznaczymy tylko to drzewo. Op. Zobaczymy kawałek skóry może być tak. Usuń, Usuń drzewo w tle. Dużą metodą jest zaznaczenie często postaci, żeby on wiedział, gdzie jest postać. Usunięcie jej, zaznaczenie tła. No ale zobaczcie, nie usunął tego drzewa, nie? Autentycznie usunięcie drzewa dla niego nie było odpowiednim jakby tutaj bodźcem. Może inaczej tu sobie wpiszemy. Remove. A jakbym pewnie wpisał dodaj cyborga śmierci, to by dało radę. Pamiętajcie o lajku like i subskrypcji. A no i pamiętajcie obejrzeć ten najnowszy film i dać tam cokolwiek pod nim. No dobra, tu, tu jest ciut lepiej. Myślę, że ta trzecia jest lepsza. Eee, może... Hmm. Cyborg z widelcem. No, papiloty. Napisz. Wywal konar. Jak piszę, wywal konar, to mnie z YouTube'a wyrzucam. <noise> nie no, żartuję, ale. Konar się różni, nie kojarzy. Nie Wonder Woman. No trochę za jej zabawy z retuszem, nie? O mój Boże, post dał balonik. I to jest Cyborg z Widelcem. Widzicie, dlaczego ja się nie nadaję do jaj? Bo on mnie nie rozumie. Batman and Robin. Konarponie. No. Dobra, napiszę Konarponie. O, jakie zło. No, kur. Przepraszam, ale no. Wystąpił problem z opisem. Jak. To jest Batman and Robin. Wam, żebyście mogli tutaj ochoczo ocenić naszą pracę z AI. -em. Ja myślę, Marysia, że to, to te dwa żurawie tańczące na stawie, dwa żurawie tańczące na stawie, ile to jest żuraw, to jest esencja dzisiejszego retuszu. I ja myślę, że powinienem wysłać na jakiś konkurs za twoją zgodą. <noise> ja pierdzielę, hmm. co, co to jest? Co to jest? Aż mam ochotę Ctrl-S pisać. Dobra, wpiszmy Konar ponie. Z, z lightowego retuszu powstał nam heavy metal. Co ciekawe, gdybyśmy tego, to ptaszysko zostawili i wcisnęli Ctrl S, to z tym presetem. Z tym presetem, który... O, masz północy konar, konar, tak jak chciałaś, nawet z magmą. Co za zło. Zostawmy nasze ptaszysko. Tego się nikt nie spodziewał. I e Zcale z tą warstwą, ale drugą pozostawię bezpieczną, czyli teraz mamy jedno z ptaszyskiem, drugie bez ptaszyska. I to, co zrobię jeszcze, to na warstwie wyostrzę trochę postać, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tym górno-przepustowym. Tworzy to trochę bardziej naturalny efekt e, takiego wyostrzenia soczewkowego. O. Łagodne, tutaj możemy ostre, bo to jest daleki kadr. Tworzę sobie tutaj maskę odwróconą z altem. No i tylko tam gdzie chcę na 100%. Czemu na 100%? Bo mogę sobie to zmienić później w kryciu na mniejszy procent, jeżeli potrzebuję. Zobaczcie ile więcej życia jest w Marysi w tej chwili, nie? Jeżeli nam obiektyw nie złapał tej ostrości i pamiętajcie, ja nie jestem super zwolnikiem, że wszędzie ma być ostro. Wcale nie musi być. E, tym bardziej, jeżeli to będzie obrazek, na który będziecie patrzyli z dużej odległości. Czy te kropelki też sobie wyostrzymy? Jeżeli mamy tutaj możliwość, to tak wyostrzymy sobie. Okej. Okay. Więcej nie wyślę Ci zdjęć. No przestań. Usunę tego ptaka później. Eee. Dobra, masz, usunę go całkiem. Dobra, myślę, że jest całkiem ok. Gdybyśmy się jeszcze uparli chcieli dodać jakieś efekty kreatywne, to możemy dodać flary, możemy dodać e, jeszcze więcej takie, wiecie, pojedynczej flary, która pokazuje słońce, możemy przyciemnić wszystko i zostawić flarę, zrobić taką dramatyczną. I co, jeżeli macie czas, to mogę jeszcze na sam koniec spróbować e, znaleźć jedną z miliona flar, którą mam. E, kupiłem taką paczkę na Humble Bundle, jeżeli kiedyś słyszeliście, tam za dolara, za dwa, za trzy można kupić różne pakiety różnych rzeczy, czasami mają promocję i... Kupiłem ponad 100 tysięcy różnych presetów FLAR, teł i, i wiecie, no ja tego w ciągu życia nie przejrzę, tam trochę przejrzałem, ale są przydatne. Dajcie mi sekundkę. I dodamy sobie tutaj ten jeden nasz efekcik. Czy warto dodawać efekty? Od razu wam mogę powiedzieć, że to zależy ile macie czasu, no bo nie z każdym zdjęciem warto się bawić długo. Czasem kliknięcie na jeden preset wystarczy. Presety, pluginy, niki. Czekajcie tutaj. Tu, 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 tu. Transition. Dobra, coś mi się ewindatnie. Chyba najdłuższa, najdłuższy live, jaki mieliśmy. Wydaje mi się, że jeden miał 2,5 godziny. A więc nie, nie wiem, czy dobiliśmy do tego, czy nie. Ok, dobra. Wezmę sobie ze stokowych innych. Eee, możemy nałożyć sobie na przykład takie dymki. O, na przykład. Takie dymki. I zanim nałożycie taką maskę, to pojawia Wam się kamera rogue, w którym możecie zrobić dużo śmiesznych rzeczy. Bo możemy sobie zrobić bardzo żółty dymek. I bardzo żółty dymek to jest już coś, co możemy potrzebować. I teraz skąd chcemy ten dymek? Dymek pierwszy, to stąd, tak jak leci tutaj. Odwrócimy sobie to albo długo weźmiemy już w takim, takim spa. E, oczywiście później możemy to dostosować, więc nie ma co tutaj jakby tam panikować, że coś się z tym stanie. Po prostu przeciągnąłem sobie ten efekt, klikam sobie efekt i wybieram rodzaj mieszania i dobieram ekran. I teraz na ekranie zobaczcie. Mogę sobie wybrać po pierwsze gdzie ten efekt będzie, mogę sobie wybrać gdzie go wytrzeć a gdzie nie więc z mojej postaci go wytrzemy Dodatkowo możemy wybrać jak on jest mieszany Klikam poziomy, przycinam maskę i mogę sobie tutaj odebrać tego światła mogę sobie je wzmocnić więc poziom mieszania mogę wybrać na, na bardzo wielu, wielu poziomach a przede wszystkim to co mogę zrobić to kliknąć sobie X na pędzel i wytrzeć tam gdzie czy, a, czekajcie, powiem ja tutaj, przepraszam, tutaj ja wycierałem akurat poziomy. Zakładam sobie Ctrl Z, tej maski jeszcze nie utworzyłem. Poprawimy sobie te poziomy jeszcze raz, bo je cofnąłem. O, gdzieś tutaj. Klikam z altem albo zwykłą maskę, mogę po prostu maskę kliknąć i czarnym sobie zmywam ten dym z miejsca, w którym nie chcę, żeby on powstawał. I to co robi taki dymek, nie będziemy brać 100%, weźmiemy sobie troszkę mniej. To między innymi, zobaczcie, jak schował nogę, czyli możemy ukrywać niektóre elementy, które chcemy ukryć. Możemy odkryć i podkreślić to, czego na przykład nie rozmyliśmy w lightru, czyli ile nogi zniknęło. Ale my nóżki trochę chcemy, no bo w końcu nie po to robiliśmy ją taką e, ostrą i wydłużoną, żeby jej teraz nie było. I żeby nie była tak kijowo, wiecie, tak ostro, to musimy po całości trochę odjąć, żeby tutaj. I możemy dodać inne efekty. Możemy dodać flary, możemy dodać jakieś świecie. Cyberpunka tutaj, możemy kwiaty dodawać. Możemy jakiś glow dodawać. Ale to wygląda już fajnie, bo ten dym dodał dynamiki. Tutaj jest. Ee, zobaczmy przetipo. Tutaj zrobiło się jeszcze tak fajnie i tak bardziej ciekawie. No to dobra, myślę, że Ctrl S możemy już kliknąć. Ile tej ostrości. Nie chcę, żeby tutaj za mało jej było. Zamy do Truma i zobaczmy, czy nasza maska się przeniesie. Ja wam w tym czasie pokażę że znaczy To są niektóre z takich, które pobrałem na tylko dodatkowym płatnym stoku. To było akurat płatne. I. Nie chciałbym, żebyście myśleli o e, takich tłach jako, jako tylko tle, że, że podkładacie tło. Tylko o wszystkich obiektach, które możecie wykorzystać w bardzo różne kreatywne sposoby. E, niektóre są do, ilustra do ilustratora. No i dobra. Zobaczymy bez. I zobaczymy z. I teraz trochę mamy tylko za dużo tego żółtego, więc tego żółtego możemy sobie nasycenia ściągnąć. Myślę, że i tak jeszcze bym coś robił z tym żółtym. Ten, ten żółty mi do końca tak się dziwi. Wiecie. Robiłbym coś tu jeszcze z nim. Zwłaszcza na dole. No ale to możemy maskami. Pyk, zaznaczam maskę. Oziębiam sobie całość. Czy tam wiecie. Czy robię sobie jakiś efekt kreatywny. Zobaczcie, jak ładnie będzie kontrastowało się z niebieskim. Cokolwiek wymyślicie, będzie to działało. Mi na przykład podoba się coś takiego takie zmieszanie z niebieskim. Bo dlaczego by nie? Wszystkie zdjęcia są takie oczywiste. E, można by było zostawić postaci na przykład to. Zróbmy tak. Słuchajcie, dl dlaczego nie? Zróbmy tak. Czyli tą maskę usuńmy. Dodajmy tło. Nie wiem, na ile on to mnogo przeczyta. Mam nadzieję, że trochę przeczyta. Zmieńmy sobie to na niebieski. Mam taki bardziej niebieski, Chciał taki zimny niebieski. Straciłem to, a było tak blisko. No, powiedzmy taki. I odejmijmy sobie na sam koniec gradent liniowy. I teraz nasza piękna modelka będzie miała tą żółtą nogę nadal. Możemy sobie zarządzać tym kolorem i szukać tego, czego potrzebujemy. O, gdzieś tutaj. Wszystko w efektach kreatywnych. Wiecie, możemy też zrobić całe niebieskie tło i naszą modelkę skontrastować w jakiś inny sposób. Jakby ograniczeń my tu nie mamy za bardzo. Jest to piękne, że możemy tworzyć takie efekty, w bardzo szybki yy, sposób. Choć bardziej mi się podobało, jak jednak wyglądało to w ten sposób. Bardziej naturalnie. I wtedy górę. Czekaj, gdzie jest góra? <gryw> I wtedy górę. I tak wiecie, retusz nigdy nie kończy, bo zawsze wam coś do głowy przyjdzie. O. kontrast. No. A wyłączając te efekty, mam nadzieję, że generalnie wam się podobała dzisiejsza zabawa z retuszem. No nie, no włączę to, żeby nie było, żeby na się krzyczała. Coś tu jest jeszcze włączone. Z o, o, zdejmiemy mamy tak. Zdejmiemy z saturacji. I generalnie z całości powinniśmy jeszcze ściąć. I będzie cacy. Ile to już zostawiam wam? Czy tak wam pasuje, czy inaczej? Czy pasowało tutaj? Czy wolicie czerni, biel? To wszystko zależy od was. Mam nadzieję, że przekazałem wam dużo moich spojrzeń i, i tego, co jest dla mnie ważne w, w retuszu. Oczywiście, no wiecie, no nie jest to retusz płatny czy retusz do... <gadamy> Marysia, pogadamy w piątek. Marysia, ty to fantastycznie wyglądasz. Nie dość, że tańczysz i budujesz takie fantastyczne... W ogóle odwiedź się, jaki masz, Maria Habart, Art. I Instagrama i, 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 i stronę i zobaczcie, co Marysia tworzy. Zresztą Marysia jest po szkole artystycznej, więc jakby ona umi więcej od nas wszystkich razem wziętych. Z góry przepraszam ludzi, którzy też są po szkołach artystycznych. Ja nie jestem. Natomiast fantastycznie się bawiłem. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Pamiętajcie, żeby zobaczyć ten nowy film o lampach, bo to jest ta lampa, z której korzystam. I mam nadzieję, że warto. Jak możecie, to udostępnijcie, bo potrzeba tam wyświetleń. Dokupiłem reklamę, więc też będzie. No i nowy film o bateriach jutro zmontuję, więc pewnie za 2-3 dni będzie. Może, może się wyrobię do weekendu, kto wie. No. Jak macie pytania, to oczywiście w komentarzach. A tymczasem uciekam i bardzo dziękuję za przesłanie zdjęć do Retuszu. Liczę na wasze prywatne później komentarze, co Wam się podobało, co nie. Wrzuć te fotki na grupę. No, za pozwoleniem. Za pozwoleniem mogę wrzucić. Jak nie będę miał pozwolenia, to nie wrzucę. Chociaż no kurde, no, dlaczego nie miałbym mieć pozwolenia, jak zrobiliśmy to live'a, nie? No. Także dziękuję Wam serdecznie i widzimy się na fotoprzygodzie.